Dobrze już było. To jest stałe. To ja idę przez życie z tym hasłem, że dobrze już było. Z czasem wcale nie było dobrze, ale na pewno nie było mniej dobrze niż będzie wkrótce. Dobrze już było jest o tyle dobrym hasłem, że tamto już człowiek przetrwał, a z tym dopiero się mierzy. A tak, to prawda. Wynik przeszłości już znasz, jaki by on nie był. Czy to jest 0-3, czy to jest 0-4, to już się potoczyło. Fakt. No właśnie, patrz, jak... Chociaż nie zawsze. Przeszłość też potrafi ugryźć w dupę po latach. Wszystko jest trudne. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Marek Grechuta, jaki, kurczę. Jaki to był kiciarz, fajansiarz, że te dni, których nie znamy, są ważne. Są straszne, te dni, których nie znamy. Te dni, które znamy, też są straszne. Jeszcze mogą się obudzić. Tak, to prawda. Nigdy wynik, nie wiadomo. Wynik przyszłości też jeszcze nigdy nie jest taki ustalony. Zawsze może przyjść Szymon Jadrzak i zapytać o przeszłość. I co? Wydobyć na ciebie brudy. I się okaże. Nigdy nie wiesz, kiedy Irena Szewińska wypłynie jakiś fakt do niej. Ja nie wierzę. Szafa Leszka to jest twór polityczny. Dobrze już było. W polskiej piłce też. W sensie nie takim, że dobrze było, bo graliśmy dobrze na przykład na Mistrzostwach Europy, no bo tak graliśmy średnio w sumie, ale o tym mówiliśmy tydzień temu. Natomiast dobrze już było, bo największy sponsor polskiego sportu, czyli wielki cyc spółek Skarbu Państwa, no odchodzi trochę tak. Tak trochę, o, byłem z wami tyle lat, tak was wykarmiłem. Macie już te 38 lat, powinniście już powoli przejść na zupki takie i na te takie papki dziecięce, a nie tylko ciągle wielki cyc spółki Skarbu Państwa. Tak mniej więcej się wypowiadają ci, którzy za to odpowiadają i niestety, znaczy niestety albo stety w sumie, widać bardzo wyraźnie to powolne obracanie się wielkiego statku, jakim jest moloch spółek Skarbu Państwa. Od polskiej piłki. Chociaż nie całej. Ale to do tego przejdziemy, gdzie jeszcze... Mam tutaj piosenkę, którą włodarze Ekstraklasy komisyjnie zatwierdzili. Jakim przebojem zatrzymać cyc spółek Skarbu Państwa w polskiej piłce? Zostań. To jeszcze nie pora. Zostań, choć jeszcze na chwilę. Aż zamigodzą ragośnie iskry w księżycowym pyle. W tym hotelowym pokoju zachwyćmy się sobą raz jeszcze. Ale widzę to. Widzę typowo Stal, Mielec i PGE. Zachwyćmy się sobą raz jeszcze. Zanim odejdziesz do domu, niech zadrży srebrne powietrze. Srebrne, czyli? A łzy popłyną cichutko, bo pragnę ciebie zatrzymać. Jak czas zaklęty magicznie w złocistej kropli korsztynu. Uczę się ciebie na pamięć. Złocistej, tak. Srebrnej, złocistej, wszystko jest. Niecierpliwymi palcami. Rozpaczliwie na pamięć. No, rozpacz jest tutaj prawidłowa aktualnie. Szeroko zamkniętymi oczami czytam zachłannie od nowa. Zachłanność zawsze była wpisana w obsługę państwowego cyca. Macie już dużo, ale brakuje nam na snajpera, a snajperzy są drodzy. Dobrze. A jeszcze ostatni fragment. No. Tak, wiem, już teraz iść pora. Choć dwa cienie na ścianie tańczyć chcą dalej uparcie. Czas pędzi nieubłaganie. Tak właśnie jest. I w relacji państwowego cyca z klubami piłkarskimi. Co na to miejski cyc? Może no, pójść jego śladem. Też Karleje miejski cyc. Karleje miejski. Niestety. No źle jest, źle się dzieje. Źle się dzieje w państwie polskim, jeśli chodzi o pieniądze w polskiej piłce. Ale tak to źle. Znaczy, no dobrze się dzieje. Znaczy, dobrze się dzieje. Właśnie. Się zdrowo. Dzieje się zdrowo. Choć tutaj są liczne gwiazdki przy tym, że dzieje się zdrowo. Bo sytuacja wygląda tak generalnie, i o tym pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać dosyć długo, że z finansowania Stali Mielec wycofuje się Polska Grupa Energetyczna, a już wcześniej Polski Zakład Ubezpieczeń też się wycofał, bo jak wiadomo, wszystkie swoje pieniądze władował w moje ubezpieczenie Chevroleta, które musiałem 3 miesiące z nimi. Lotto jeszcze może się wycofać. Lotto też może się wycofać? Trwają rozmowy. To co to jest? Ale wiesz, no jak już dwóch wychodzi z imprezy, tak trzeci... Co, ale to sam siedzi. No, w sumie tak. Dali sygnał do odjazdu. Ze Stali Mielec odpadają te spółki Skarbu Państwa jedna po drugiej. No przed czym przestrzegał Tomasz Poręba tak naprawdę. To jest aspekt, który warto tutaj wyłuszczyć, że Tomasz Poręba wszystko przewidział, no bo trochę w polityce siedzi. Powiedział, ja się usuwam, mnie tu nie ma, znajdźcie sobie takiego samego jak ja, tylko z drugiej partii, bo inaczej będzie źle. Tomasz Poręba, europoseł, którego miał w obowiązkach załatwianie spółek Skarbu Państwa, dostali mnie.
Tak jest. Niestety już nie może ich załatwiać, bo jak wiadomo, zmienił się wynik wyborczy. Teraz załatwiane są spółki Skarbu Państwa do Pogoni Szczecin. Do tego też zresztą przejdziemy. Więc sytuacja wygląda tak. Jest odpływ pieniędzy z polskiej piłki, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Jest to generalnie wiadomość niezła, przyzwoita, dlatego że wszyscy od lat na to narzekamy, że spółki Skarbu Państwa wprowadzają nieuczciwą konkurencję na rynek piłkarski. Well, wiesz, że to jest takie bingo tetrycy trochę. W zasadzie to naprawdę jest jeden z najczęściej poruszanych przez nas tematów. Tylko w dowolnym momencie rozmawialiśmy na przykład o pierwszej lidze. Jarosław Królewski. Albo o Wiśle Kraków. To w którymś momencie ja wiedziałem, że trzeba rozwinąć dywan. Ty wychodzisz. 60 tysięcy płaci się piłkarzowi. A później przychodzi klub sponsorowany przez miasto. Wyciąga 80. I to jest nieuczciwe. To jest niezdrowe. Arka Gdynia, te lata temu, jak ŁKS walczył z Arką Gdynia. To jest twój taki, wiesz, to nie jest askier, to jest taka karta bardzo często używana. Po prostu. Czwórka karo. Tak. I w końcu być może ta czwórka po prostu zacznie odgrywać jakąś rolę w talii. Są dwie drogi. Bo jedna droga jest taka, że faktycznie dość tego. Nie będziemy dawać. Nie będzie pieniędzy. Bo wy przepłacacie. Będzie tylko rynkowo. Bo wy wrzucacie potem nie wiadomo kogo i nie wiadomo, gdzie te pieniądze się rozpływają. Nie będziemy. A jest druga strona taka, że może będziemy, bo Pogoń Szczecin to jest bardzo fajny klub. I cały region Pogoń Szczecin funguje. Nie chcę oczywiście zrównywać w tej chwili spółki Skarbu Państwa Port Świnoujście Szczecin, bo chyba tak ona się nazywa, czy spółki Skarbu Państwa Polski Cukier z Polską Grupą Energetyczną, czy Polskim Zakładem Ubezpieczeń. Na to, czy może PZU ma inne rozwinięcie tego skrótu. W sumie, nie wiem, nigdy się nie interesowałem tym. Nie chcę tego zrównywać, bo to pewnie też są zupełnie inne kategorie pieniężne, ale można by było powiedzieć, że albo robimy i czyścimy, albo nie czyścimy i nie robimy. A nie tak, że jednym zabieramy, a dajemy drugim, bo ci drudzy są na drugiej stronie Polski, a w dodatku jeszcze minister sportu akurat jest ich kibicem. Dosyć przypadkowo, bądź nie. Więc to są dwie drogi, którymi możemy pójść. Ja oczywiście trzymam kciuki za tę pierwszą, żeby raczej po prostu ciąć równo. Choć z poszanowaniem już zawartych umów, ale to osobny aspekt. Co? Będziemy... To trzeba będzie poruszyć. Tak, to będziemy o tym mówić ale wszystkim. Ale porozmawiamy też o Czesław Michniewicz. Strikes back. Marek Papszun rozjuszony. Dokładnie tak, jak spodziewali się tego absolutnie wszyscy. W tym nawet my. Naprawdę, żebyśmy my coś przewidzieli, to nie jest proste. To nie jest proste, a można powiedzieć, że słowo w słowo, jak Marek Papszun wchodzi, mówi, co żeście mi tutaj nawpuszczali? Ale naprawdę wściekły jest, nie? Widzę twarz Marka Papszuna. Słowa. Nie, widać było, że jeszcze początek rozmowy, Marek Papszun mówi o różnych rzeczach, ale kiedy przypomniał sobie, że dysponuje taką szatnią, jaką dysponuje, to od razu w pąsowy. Look how they massacred my boy, tam jest. Ale... Tylko już w momencie, kiedy Don Vito jest dużo młodszy i szuka odwetu. Ale te emocje, które widać, że Marek Papszun normalnie wesoły człowiek, ale jak tylko mu przypomnisz, jak w jego towarzystwie powiesz szatnia Rakowa Częstochowa, to on od razu zmienia się w innego człowieka. To jest taki, wiesz, taki aktywator. I już Marek Papszun już jest furia, tylko nie chcę. Transformers! Zmienia się po prostu, wiesz, w takiego wielkiego Optimusa Prime'a na zawodników Rakowa Częstochowa. Nie chcę mówić o szatni Rakowa Częstochowa. Jest to miejsce złe. Popsuć Markowi Papszunowi humor. Powiedz mu, że szatnia Rakowa Częstochowa istnieje. Wstaję rano i znowu w tej szatni Rakowa Częstochowa. I już mi się nic nie chce. Chcesz popsuć Rosjaninowi humor? Przypomnij, za ile sprzedaje Alaskę. Tak. A chcesz Markowi Papszunowi? Przypomnij o istnieniu szatni Rakowa Częstochowa. Prawda. Poza tym jeszcze we programie porozmawiamy sobie między innymi o tym, jak pięknie poznańska oszczędność sprawia, że Lech może sobie pozwolić na duże, jakościowe transfery, ale już po tym, jak Szkoci kupią bilety, między innymi. A jeszcze inne rzeczy będą. Super Pucharu nie będzie. Kto by pomyślał, że Super Pucharu nie będzie jeszcze? Starachowice płaczą. Kurczę, ja miałem już kupiony bilet do Białego Stoku na niedzielę. Już chciałem, na piątek, na dzisiaj. Ja chciałem cały weekend spędzić w Białym Stoku i obcować z tym Super Pucharem, ale nie będzie mi to dane. Więc co? Możemy się przedstawić? Ja się mogę spokojnie przedstawić jako Super Puchar. Czuję się niepotrzebny po prostu, tak jak Super Puchar. No to ja jak Starachowice. No tak, Starachowice też utraciły sens istnienia w momencie, kiedy Super Puchar już nie jest tam organizowany. Tak. A był. Sponsorami dzisiejszego odcinka są Neonet,
Superbet, czyli partner naszego kanału, a także strona championmates.com, gdzie możesz typować razem ze znajomymi albo z wrogami, jak uznasz. 25 osób. I bawić się w grze. Więcej opowiemy w trakcie programu. Tak, 25 osób jest darmowy pokój, więc się zmieszczą i przyjaciele, i wrogowie w tej 25. Tak, ale nie rodzina. No, rodzina jest duża, a wrogowie i przyjaciele to nieliczna grupa. Dobrze, to jest program Tetrycy i zapraszam was serdecznie. Mnie trochę boli, że jednak umowy zostały zawarte, to wypadałoby ich dotrzymywać mimo wszystko. Bo oczywiście, że tak powiem, w szerokim obrazie to mi się podoba ten ruch. Mnie się podoba ten ruch, że nie będą niektóre kluby, mam nadzieję, że z czasem nie będą wszystkie, ale że niektóre kluby nie będą korzystały na tym, że spółki Skarbu Państwa... Powiedz, to jest ten odcinek, w którym będziemy... to jest główny temat. Tak. Jaki jest problem? No problem jest jasny. Problem polega na tym, że idziesz będąc sobie na przykład specjalistą do spraw marketingu w jednym z klubów pierwszej ligi, idziesz sobie do firmy prywatnej i prezentujesz liczby, które są, które istnieją. Takie mamy wyświetlenia, tyle mamy kibiców na meczach, tyle mamy lajków na Facebooku i tak dalej. Ta firma prywatna mówi sobie, dobra, okej, bardzo fajne wyniki, przeanalizujemy je, a następnie przyjdziemy z ofertą. I oni na podstawie analizy tych wyników przedstawiają ci ofertę, będziemy płacić wam 20 tysięcy złotych miesięcznie. W międzyczasie w sąsiednim mieście, powiedzmy, idzie specjalista do spraw marketingu do znajomego polityka, który kojarzy ten znajomy polityk i kojarzy ten klub, kojarzy tego człowieka, specjalista do spraw marketingu, z takim gościem ze spółki Skarbu Państwa akurat. I oni siadają i mówią, potrzebujemy no tyle i tyle. On mówi, no okej, bardzo was lubię. A chcesz, jesteś zainteresowany, ile mamy lajków na Facebooku, wyświetleń na stronie? Nie, ja cię lubię, to wystarczy. Tu Tomek mówi, że jesteście spoko, ja Tomkowi ufam, bo to jest mój serdeczny kolega. Mhm. I pyk, i się okazuje, że nie 20, ale 200. I ty nie hiperbolizujesz. Nie hiperbolizujesz. Podkreślmy, często używamy hiperboli w naszych programach, to nie jest hiperbola. Tak to wyglądało, powiedzmy, że z całą sympatią dla Stali Mielec, ale umiarkowanie rynkowe było dla PGE reklamowanie się na koszulkach Stali Mielec. Nie wszyscy, którzy korzystali z usług PGE, usłyszeli o tej firmie dzięki reklamie na koszulkach Stali Mielec. Nie wszyscy, którzy swego czasu kupili produkty Huty Chorzów, dowiedzieli się o Hucie Chorzów z band wokół stadionu Ruchu Chorzów. Nie każdy, kto... ja to sprawdziłem. Nie każdy, kto dokonał zamówienia w PKP Cargo, usłyszał o PKP Cargo dzięki takim maleńkim napisom na koszulkach Widzę Bałuć. No ja generalnie odkąd tylko wiem, to już przestałem korzystać z usług PKP Cargo. Ja zrobiłem bojkot. Przecież byłeś absolutnie jeden z głównych zamawiających w PKP Cargo. Jak tylko chciałem jakiś kontener przewieźć, to od razu pierwsze co PKP Cargo. Więc generalnie sponsoring spółek Skarbu Państwa, jeśli nie trafia do ciebie argument, że my jesteśmy mecenasem polskiego sportu, to nie ma żadnego sensu. Zwłaszcza... Nie ma żadnego logicznego, marketingowego sensu. Ja rozumiem, nie wiem, lekkoatleci są mało, nie wiem, finansowani i tak dalej. To, że jakaś spółka Skarbu Państwa otoczy ich opieką, to ma jakiś sens generalnie, tak? Ale klub piłkarski w dzisiejszych czasach powinien móc sobie poradzić, po prostu funkcjonować rynkowo. Klub Ekstraklasy. Zwłaszcza, że, i ująłeś tu sedno, jeśli chcesz mówić, że jesteś mecenasem polskiego sportu, to zachowuje się bardziej jak Orlen, który generalnie, jeśli chodzi o wsparcie dla również klubów piłkarskich, oczywiście są jakieś wyjątki, gdzie pojawia się na koszulkach wybranych klubów. Gdzie Płock. Na przykład. Ale gdzie generalnie daje na ligę. Albo tak jak bank, który jest sponsorem tytularnym. Albo jeszcze jak szereg innych, że daje na ligę i liga potem se dzieli to sprawiedliwie, tak żeby Legia miała najwięcej. Ale nie tylko, bo te zasady podziału są dosyć jasne i wszyscy je zaakceptowali. Więc jeśli już chcesz wskakiwać w taką pelerynę z takim wielkim M jak mecenas polskiego sportu. Tak, pędzę do was, jestem mecenasem polskiego sportu. A wtedy ten spadkowicz za własne pieniądze. A jeśli... Pomógł. No, dokładnie. Publiczny pieniądzu. Więc jeśli już, to tak... No, zresztą to są banały, to są truizmy. No, w akademię, na młodych i ewentualnie wtedy na całą ligę po to, żeby liga się to podzieliła. Ale jeśli wybierasz sobie jako spółka Skarbu Państwa, działająca ogólnopolsko, jeden jakiś klub i w niego wpompujesz grube miliony, to tworzy nierynkowe warunki, kompletnie zaburza jakąś taką konkurencję zdrową, nie? Czytałem też opinię po tym odejściu
RPG ze Stali Mielec. No w Bełchatowie zachwyceni. Niech wracają do Bełchatowa. GKS sponsorowali, a nie Stal Mielec. Co za wymóz, żeby Stal Mielec. No, byłeś w Bełchatowie. Bełchatowie naprawdę mnóstwo komentarzy, na 90 minut nawet. Dlaczego oni nie sponsorują Bełchatowa? Już my z Bełchatowa jesteśmy. Dlaczego oni sponsorują Mielec? O co tu chodzi? No, nie no, jakby tutaj najgorsze jest to, że jest pełna szczerość, jest pełna transparentność pod tym kątem. Że nie ma tak, że o, czegoś tam się domyślamy. Nie, mamy Łukasza Mejzę na przykład, który wychodzi i mówi tak, sprowadziłem tutaj do mojej Zielonej Góry sponsora spółkę Skarbu Państwa. Tak jest. Chyba ci, co tam jeszcze było? Gubin? No, Karina ci co Gubin? Tak w Pucharze daleko doszli. No to chyba ta sytuacja była właśnie między innymi. Mamy Tomasza Porębę, który też mówił, no tak, pomagam klubowi, mam szerokie kontakty, pomagam klubowi. Więc skoro wszyscy są szczerzy, że jedyny argument to jest tak naprawdę no, kwestia znajomości, kwestia tego, że masz dotarcie do polityków, którzy z kolei mają przełożenie na spółki Skarbu Państwa, no to źle, to bardzo niedobrze. I jedyne, czego się obawiam, to że niestety może dojść do po prostu przetasowania, bo są już teraz pierwsze jaskółki, które no, może nie zwiastują jeszcze wiosny, nie zwiastują takiego karnawału spółek Skarbu Państwa w Polsce Zachodniej na zmiany. Ale no kurczę, no do Pogoni Szczecin dołączyły dwie firmy sponsorujące. To jest ciekawe, bo w pewnym momencie myślałem, że to będzie po prostu odpływ, a to jest przetasowanie. Bo generalnie zmierzamy do tego, że najzdrowiej byłoby, gdyby spółki Skarbu Państwa zajmowały się albo tym ogólnym mecenatem, jak już chcą, to niech wspierają całą ligę, ale nie skupiały się na konkretnych klubach. I ostatecznie tak samo z pieniędzmi miejskimi. Że sytuacja tak jak w Piaszczy Gliwice, że miasto nawet nie wie, ile Piast Gliwice ma długu. To się nie sprawdza. Tak. To się po prostu nie sprawdza i zastanawiam się, jakby to wyglądało. Wiesz, dla mnie jedną z najśmieszniejszych rzeczy w polskiej piłce są pieniądze podpisywane przez miasta z klubami na promocję. Dostaniecie 1 000 000 złotych, ty, Korono Kielce, że promujesz Kielce, grając w piłkę. A jakby nie podpisali tej umowy, to Korona co? Usunęłaby z nazwy Kielce? Nie grałaby w Kielcach? Czy da się... Ja chciałbym zobaczyć tę prezentację w Excelu, przygotowaną według pracowników miejskich Kuba, pokazującą, ilu turystów sprowadziły mecze Korony Kielce, rozgrywane w całej Polsce, a także sparingi w Turcji, sprowadziły do Kielc. Że widzisz, ci Turkowie idą, a tak nie bardzo się interesuję turystyką, bo mieszkam w Turcji, ale obejrzałem dzisiaj świetny mecz Korony Kielce. Muszę się wybrać do Kielc. Skoro tak dobrze grają w piłkę, to na pewno jest tam prześlicznie. Muszę zabrać całą rodzinę na 5-miesięczne wczasy do Kielc. Mm. Te kontrakty na promocję dla klubów, to jest po prostu pic na wodę fotomontaż. Sposób przekazania hajsu. Jak się skupisz na tym chociaż sekundę, gdzie jest w tym sens, to go po prostu nie ma. No, a dochodzi jeszcze aspekt jakby poważniejszy, znaczy poważniejsze pieniądze, czyli kwestia pożyczek właścicielskich, kiedy jesteś klubem miejskim. No i kwestia tego wszystkiego, co się dzieje przy dokapitalizowaniu spółki i innych takich pierdołach. No, czyli tych słynnych grudniowych sesjach Rady Miasta, kiedy grudniowe sesje Rady Miasta w całej Polsce mają identyczny przebieg. No, musimy pogadać o naszym klubie lokalnym. Nie dawać. Dawać, bo jak nie damy, to upadnie. No. Więc tak, no zresztą temat przerabialiśmy bardzo dużo razy. No tak, ale dzisiaj jest on głównym tematem, dlatego tak. Chciałbym, żebyśmy go gruntownie, ja jeszcze mam taką refleksję, że okej, okay, zabieramy w tym momencie miejskie pieniądze i klub ma problemy. No i okej. Okay. No, zdarza okay. się. Jeśli twoje ekonomiczne warunki w tym momencie pozwalają na to, żebyś grał w trzeciej lidze, to graj w trzeciej lidze. Ucz się w trzeciej lidze pływać. Jeśli twoje pływać. Aktualne warunki wystarczają na grę w drugiej lidze, to graj w drugiej lidze. Jeśli ktoś inny ma potężnego sponsora, choć nie jest jakimś historycznie wielkim klubem, ale akurat tam jest w tym momencie bardzo potężny sponsor, właściciel wielu aptek, no to trudno, no takie są w tym momencie karty i tyle. I on idzie w górę. No zwłaszcza, że... Takie typowo rynkowe warunki. No kurde, jesteś prezesem klubu, dajesz swoje własne pieniądze albo te, które wypracowałeś od sponsorów, a przychodzi ci klub miejski, kładzie ci 2 razy więcej i zabiera ci zawodnika. Albo no, sprzed nosa, któremu zaproponowałeś rynkową kwotę. No to są po prostu nieuczciwe warunki, w których funkcjonuje Ekstraklasa i Pierwsza Liga. Ja rozumiem, że pewnie też byłbyś za tym, żeby jakiś tam buforowy czas był, ale korci mnie wizja polskiej piłki pozbawionej pieniędzy miejskich i państwowych. Miejskie pieniądze, ja rozumiem, w okręgówce jak jest klub. W czwartej lidze, tak?
wtedy jako taka wesprzeć, aktywizacja społeczności lokalnej. Tak, aktywizacja, nie? Ale no na poziomie centralnym, żeby miejskie pieniądze były istotną częścią budżetu, no to jest trochę bez sensu po prostu. Nie uwierzysz. Radunia Stężyca się rozleciała. A tak pan sołtys, wójt... No i na co te wszystkie pieniądze poszły? Po co no, to było? Byli w drugiej lidze, nie? Najbardziej przepalone pieniądze w historii. A ponad wszystkie chodniki mają równe. A jednak mimo to zmieniła się władza w... Takie przepalenie hajsu tam we miasteczku i się... No, masz tu 100% racji i przy czym pamiętajmy, że być może jest to pierwszy etap na drodze do uzdrawiania futbolu w ten sposób, że do szerszego garnięcia się prywatnego biznesu do polskich klubów piłkarskich, bo nie jest jakimś odkryciem tutaj Ameryki, że ci, którzy są, mówią, że to jest jeden z tych elementów, który najbardziej zniechęcał. No, i zniechęcał ich przed wejściem w polską piłkę, a gdy już weszli, no to zniechęca ich potrójnie. Świetne. Bo oni w swoich firmach każdą złotówkę muszą oglądać 10 razy, a potem się okazuje, że przychodzi, no sioma, ja tu jestem PGE i teraz ze Stali Mielec zdroję Pucharowicza, bo mogę. I ci biznesmeni, ja wielokrotnie powtarzałem, że moim zdaniem wymówka, albo są chuligany, to jest wymówka. Wymówka z 95. Dokładnie. Że albo w polskiej lidze to słabo grają w piłkę, no to też jest moim zdaniem wymówka. Że tak naprawdę kluczowe jest to, że ludzie przyzwyczajeni do rynkowej rywalizacji musieliby przystąpić do nierynkowej rywalizacji. Tak. A im się to nie uśmiecha, bo część z nich robiła pierwsze biznesy w czasach, kiedy... No, nie była do końca rynkowa ta rywalizacja i nie chcą wracać po prostu do tych czasów. A jeśli chcą wracać, to nie tak, jak tutaj by się to mogło na udało. Filmach. Tak, tak, dokładnie. Poza tym... Gangsterski. Żeby nikt im nie wypominał też, jak oni rozpoczęli te swoje biznesy. W latach 90., które były... No były, które wystąpiły, które miały miejsce. Większość Marek rzeczy. Profus, reklama czołgów w piłce nożnej do kupienia. Serdecznie pozdrawiamy. Większość rzeczy już się przedawniła, także spokojnie. Natomiast mimo wszystko oni do tych czasów pewnie wracać nie chcą. Nie sugeruję tutaj, że jak tylko wyjdzie cały samorządowy cyc z polskiej piłki, a następnie w ślad za nim cyc z spółek Skarbu Państwa, to nagle się okaże, że lista Ford będzie się składała wyłącznie z właścicieli klubów piłkarskich. Ale trochę tak jest, że najpoważniejsza przeszkoda dla tych biznesmenów po prostu zniknie. Że oni będą mieli już pewność, że jak wrzucą 5 bianiek, to nie będzie tak, że to miasto wrzuci 7. Tak. No bo trochę tak to działało przez lata. No, dokładnie. No, trafiłeś tu w sedno absolutnie, Kuba, że chcemy, żeby więcej było prywatnych inwestorów w polskiej piłce, ale to ich zniechęca. Więc jeśli nie zrobisz tego kroku, jeśli nie zaczniesz odsuwać tych pieniędzy publicznych od piłki, to oni też nie mają aż takiej chęci w to wejść. Bardzo dobry argument. Generalnie wiesz, to zastanawiam się czasami, czy takie twarde odejście od tych pieniędzy nie jest trochę populizmem. Sam siebie pytam. Mhm. Nie? Natomiast raczej byłbym, mówię, pewien szczebel. Szczebel, w którym już możesz się utrzymać. Jeśli jesteśmy w stanie go ustalić, tak? Jakieś lata pomostowe. Ale mam wrażenie, że polska piłka mogłaby być wtedy zdrowsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej równa. A te pieniądze w Polsce generalnie jest na co wydawać, a nie na piłkę nożną. Więc jeśli ta liga byłaby, nie wiem, trochę słabsza, no to trudno. Jeśli jakieś kluby miałyby kłopoty z tego powodu, takie dosyć mocne, no okej, no to ktoś inny by wskoczył w to miejsce. Myślę, że wiązałoby się to z zaciskaniem pasa, z wypuszczaniem piłkarzy za mniejsze kwoty również wewnątrz ligi, gdzie te transfery wewnątrz ligi są bardzo trudne, bardzo rzadkie. No to może po prostu by się coś pozmieniało, ale myślę, że byłoby to ciężkie lata, gdyby tak twardo odciąć. Ale nie mam poczucia, że to jest jakiś skrajny populizm. Ja znowu już kiedyś o tym mówiłem i też wy, drodzy widzowie, się obruszyliście, ale uważam, że jesteśmy już blisko takiej sytuacji, gdzie będąc w ekstraklasie, możesz ten klub po prostu tam utrzymywać na powierzchni, nie posiadając pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa albo z miasta. Że jak masz zawodnika, który się dobrze pokaże, no dzisiaj oglądają polską ligę. Przyjdzie ci klub z Turcji. No, Stal Mielec sama jest dowodem, że możesz grać nawet o utrzymanie, bo de facto o to grała przez większość czasu w Ekstraklasie Stal Mielec i sprzedać korzystnie zawodnika. Mm.
No, do tego dochodzi też ten aspekt, że tak naprawdę, jeśli chodzi o te rynkowe czysto aspekty, to Stal Mielec też jest już w zupełnie innym punkcie niż była wchodząc do Ekstraklasy. I wydaje mi się, że teraz stoi za nią bardzo dużo różnych czynników, które mogą skusić właśnie tych prywatnych sponsorów, żeby po prostu w Stal Mielec inwestowali, bo chociażby fakt, że jest mądrze zarządzana, a jest mądrze zarządzana. Jest klimas. Dokładnie. No to to są rzeczy, które nie tylko mogą zrobić wrażenie na PGE, via Tomasz Poręba, ale to są rzeczy, które mogą zrobić wrażenie też na prywatnych sponsorach, którzy być może chcieliby wchodzić w polską piłkę nożną, ale nie za bardzo im się do tej pory uśmiechało licytowanie ze spółkami Skarbu Państwa. Natomiast to, o czym wspomniałeś, że takie twarde cięcie, wydaje mi się, że to jest klucz, jeśli chodzi o samą sytuację Stal Mielec, bo Stal Mielec już... Przechodzi twarde cięcie właśnie. No właśnie, bo Stal Mielec już wykonała pewne ruchy wcześniej. Wykonała ruchy tak naprawdę od momentu pamiętnego listu Tomasza Poręby, który powiedział, że już nie może być Tomaszem Porębą Stal Mielec, że zostaje Tomaszem Porębą, nie zmienia imienia i nazwiska, ale nie może już pełnić funkcji Tomasza Poręby w Stal Mielec. I tego, z czym to się wiąże. Stal się szykowała na te trudniejsze czasy, bo przeczuwała. A mimo to już trwające umowy zostały w jakiś sposób przecięte takim dosyć chirurgicznym ostrzem. Więc to tylko budzi moje wątpliwości. Czyli powinno być tak, że już teraz powinni zapowiedzieć, że nie przedłużamy tej umowy. No tak, tak. Że my Ale znikniemy umowy do końca, no to jednak... Wiesz, no, że my znikniemy z tego klubu. Jak to się odbyło, że oni przed wykaśnięciem umowy to chcieli? Tak jednostronnie mają prawo? Mam nadzieję, że Jacek Klimek nam to wyjaśni, prędzej czy później. Natomiast no, to jest coś, co mnie trochę ubodło. Zwłaszcza, że to nie jest pierwszy tego typu ruch, który spotyka klub. No, to jest taki odpływ, że faktycznie nawet nie zdążysz założyć tych gaci. To już nie jest kwestia tak, że jest odpływ i wszyscy pływają na go, tylko jest odpływ, ale no, mogliby ostrzec, że zaraz będzie. No dobra, teraz jest odpływ i powiedzmy, że Stal Mielec będzie poważnym kandydatem do spadku. I co by się stało, gdyby spadła przez to, że nad nią znalazły się bezpośrednio kluby miejskie? No. Tak przegrała bezpośrednią walkę akurat z klubami miejskimi, gdzie akurat zimą znalazły się pieniądze na ze dwóch, trzech kluczowych zawodników. No to jest ten poker, który jest już męczący po jakimś czasie. No to niech wszyscy funkcjonują tak samo. Ale najbardziej... Czy tak samo? No jeśli Rakowowi akurat przydarzył się fanatyk, który jest multimilionerem, no to są jego prywatne pieniądze, a nie publiczne pieniądze, które forują któreś z drużyny. No, a tu ten aspekt, o którym wspomniałeś, jest groźny z uwagi właśnie na ten pokój Szczecin. Zarząd Portów Morskich Szczecin Świnoujście, taka jest chyba nazwa. Czyli nowy sponsor Pogoni Szczecin, który dołącza już do wcześniejszego Polskiego Cukru. Wyobraź sobie, że Stal z Pogonią rywalizuje o otrzymanie. No tak. Brakuje punktu. A GKS? Ajajaj. GKS Katowice, miejski, mocno. No. I tutaj faktycznie można sobie zadać pytanie, czy no fajnie, że tą Stal tak dojechali, ale no zapomnieli, że są też inne kluby. I że akurat jest tym klubem Pogoń Szczecin, no bo to na pewno budzi uzasadnione wątpliwości. Czytałem też, spotkałem się z taką opinią, że ciekawe, czy teraz się nie zdarzy tak, że Lechia Gdańsk zyska jakiegoś sponsora, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. A może wręcz dojdzie do jakichś tutaj spektakularnych przejęć, bo pamiętajmy, że w Lechii ogólnie źle się dzieje. I to byłoby zaoranie tak naprawdę do końca tego pomysłu, żeby polski futbol w końcu opuścił, no powiem wprost, ciepły kurwidołek, żeby wreszcie zaczął pływać, żeby poszedł na swoje. Niech idzie na studia chociaż. Tak, no jakiekolwiek, nie wiem, do technikum, cokolwiek, nie, żeby tu jakieś wykształcenie pozyskać, a nie, że tylko ciągle siedzi i gra w ten komputer. Tak. Więc tutaj jest na pewno... A skoro spółki Skarbu Państwa obiad zrobią. No tak, zawsze przyjdą i nauczyć się gotować, żyć trochę na zupkach. Jeśli będzie trzeba 2 lata żyć na zupkach, trudno. Dokładnie. Są liczne branże, gdzie brakuje zatrudnionych. Idź, zarób. Idź, nawet jak może będzie tak, że do 22 będziesz musiał pracować. No tak jest. No to graj swoimi, trudno. No to graj tymi tańszymi. No to będą mniejsze pensje dla polskich piłkarzy. No trudno. No to trzeba będzie sprowadzać słabszych obcokrajowców. No trudno. Tak, może się wszystko poukładać. I byłoby bardzo źle, gdyby się okazało, że ten, który ma to trochę na sztandarach, czyli między innymi minister sportu, Sławomir Nitras, ale też wszyscy ci, którzy odpowiadają za spółki Skarbu Państwa, że tak naprawdę to nie czyszczą sportu, tylko przetasowują. No właśnie, to jest mój zarzut. Pan Nitras właśnie wychodził jako wielki, bo ja tu pozmieniam, a tak naprawdę tylko jeśli przetasuje te pieniądze, przełoży z jednego klubu do drugiego,
Śmieszne. Ale zobacz, jak ty, wtedy to już w ogóle będzie przepiękna historia, biorąc pod uwagę ten spór dotyczący tego, dlaczego w Polsce jest takie rozdrobnienie, że u nas mamy tyle takich klubów, powiedzmy, średnich, a nie mamy takich mocarzy. No i się okaże, że nie mamy mocarzy, bo jak wygrywają jedni, to Polska Wschodnia bardzo rośnie siłę. Tam się pojawiają jak grzyby po deszczu nowe Partizany Belgrad. Ale potem są wybory i znowu, no nie, jednak Szczecin, Gdańsk, to są takie tradycyjne ośrodki sportu. To tam właśnie. Widzę Nitras jako ten główny komisarz w Gotham. Nie będzie już więcej, dzięki mojej działalności, przestępstw w centrum miasta. Teraz będą na przedmieścia. Super. Dlatego... I później zwracamy. Po 5 latach na odwrót. Dobra, koniec z tym przestępstwami na przedmieściach. Teraz w centrum. Super. No to nie o to chodzi do końca. Dlatego tutaj trzeba bardzo mocno patrzeć na ręce i na te wszystkie informacje o ogłoszeniu nowych sponsorów, żeby tutaj się nie okazało, że tak naprawdę zamiast cięcia to mamy jedynie przeniesienie tego cyca spółek Skarbu Państwa. A to jest zagrożenie, które istnieje, bo chociażby ten ministerialny projekt ostatni, który wywołał tyle kontrowersji wśród szkółek młodzieżowych, no pokazuje, że to nie do końca tak wygląda, jak wcześniej było zapowiadane. Że piłka nożna, jeszcze ta ekstraklasowa, to jest syf, tam prezesi się biją z policją, tam ani złotówki nie dam. Bo potem się okazuje, że program, który dotyczył wielu najmniejszych akademii po całej Polsce, no został przekierowany w taki sposób, że dostały 23 czy 24 największe polskie kluby te pieniądze. Wcale nie takie małe znowu. I tutaj, jeśli masz po pierwsze dwóch sponsorów z dziedziny spółki Skarbu Państwa w Pogoni Szczecin, masz przekierowanie tych funduszy od małych szkółek w stronę tych wielkich akademii molochów, no to zapalają się już lampki dwie przynajmniej. A nie chciałbym, żeby się zaraz zapaliła jeszcze trzecia, czwarta, piąta, a potem się okaże, że PGE Lechia Gdańsk mistrzem Polski. Zdobytym na stadionie Enea Gdańsk i że tutaj Orlen, który jest na koszulkach, wręcza puchar. No bo to by było coś, no to by było złe po prostu zwyczajnie. To by było coś, co nie byłoby już wtedy drogi powrotu. Wędrujący przydomek po Polsce, popularni rządowi. No. Gdzie teraz będą? Jak ta koszulka Mateusza Morawieckiego w Częstochowie, numer 10. Ależ to było. Bardzo się tego boję, bo jest sporo takich aspektów, gdzie wydawało się, że nie, no dobra, przyszli, naprawią. No a potem się okazuje, że robią podobne rzeczy czasem. Żeby nie spojrzeć w stronę TVP. TVP na przykład. Nie znam się na tych sprawach, po prostu widzę, że po prostu mnie korci. Korci mnie wizja, może to za chwilę poruszymy też. Jakby wyglądał świat polskiej piłki, gdyby odpłynęły publiczne pieniądze? I byłby zdrowszy. Tylko tak konkretnie, jakby to wyglądało, nie? Dobra, to możemy nawet przeciąć. A powiedz, żebyśmy jeszcze usystematyzowali, jakie są obecnie problemy w klubach ekstraklasowych? W których? No tak, Radomiak? Ściąga Radomiak piłkarza z Chin. Błaga o pieniądze miast. Tak. Piast Gliwice? Nie wiadomo, ile ma długów. Lech? Nie wiadomo. Ale nie będzie przynajmniej wystrzałowo. Nie będzie wystrzałowo, niestety tu już pan granatnik się wycofał. A Stal Mielec straci sponsorów z spółek Skarbu Państwa, czyli najpoważniejszych, takich, którzy dawali grube miliony. Górnik Zabrze w procesie prywatyzacji. Mhm. Śląsk Wrocław. Najbardziej miejski klub w Polsce. Był wart 8 milionów w kampanii wyborczej, teraz już jest wart ponad 55. Więc może się zdarzyć tak, że Westminster chyba już zrezygnował. Uznał, że ta druga strona, która z nimi rozmawia, nie jest do końca poważna. Albo to Wrocław uznał, że Westminster nie doprowadzi Śląska do kolejnych mistrzostw Polski, a takie są zakusy. No Zagłębie to trochę osobny aspekt, jeśli chodzi o KGHM. Widzę, stracił PKP Cargo. No i Lechia też nie mające hajsu w tym momencie. Po prostu ciekawe finansowo czasy. Ciekawy finansowo sezon może być. Bardzo. A Stal Mielec, wiesz co, dla mnie będzie właśnie teraz niesamowicie ważnym przykładem, bo to nie jest generalnie duże miasto. Mhm. I jest to oczywiście ważne miasto dla regionu. Na Podkarpaciu jedyny reprezentant Podkarpacia w Ekstraklasie, więc być może to się przełoży, ale jako samo miasto, no tam nie ma jakichś takich, wiesz, aż tak dużego, no po prostu przy takim mieście nie masz takich dużych firm często. I jestem ciekaw, jak oni teraz będą pływać. Bo to jest klub, który widzisz, masz Jacka Klimka, masz solidnego kapitana tego steru, który już w zeszłym sezonie tworzył górkę, przygotowując się na ciężkie czasy. Tego w polskiej piłce nigdy nie ma. Mamy górkę? Dawajcie, zeżrymy ją. Wypełnić koryta. Będziemy żryć. No. Mamy siódme miejsce? Kurde, kupmy ze trzech Serbów. Takich, co mieli po jednym meczu w Trwenie.
Wydamy na nich wszystkie oszczędności, ale może dzięki temu zrobimy szóste miejsce. Jesień pokazała. Jesień pokazała. Jesień pokazała. Stalmiris nie szła tą drogą, tylko odkładała pieniądze na górkę. Bardzo chciałbym, żeby sobie poradziła. Żeby się utrzymała, żebyśmy nie słuchali o tym, że piłkarze Stali Mielec patrzą na sęki na drzewach z apetytem. Mm. Kurde, może bym zeżarł trochę liści. Może ta trawa, którą czasem skubie mój pies, jest atrakcyjna żywieniowo. Nie, żeby spokojnie przeżyli sezon. Bo to naprawdę może być ważny sygnał dla całej piłkarskiej Polski. Że no, można. Wiadomo, że była ta podpórka, że dzięki niej się tutaj dostali. Ale teraz odpłynęło i oni są, pływają. No. Jeśli Stal Mielec wyleci w powietrze teraz, to będzie bardzo zły sygnał dla całej Polski i to utrudni te przemiany. Będzie takie, o, widzicie, jest potrzebny cyc. Bo bez cyca się tak kończy jak Stal Mielec. Nie chciałbym, żeby to się tak potoczyło. Wierzę w polską piłkę, w umiejętność zarządzania, w to, gdzie jesteśmy i że nie jest potrzeba po prostu mieć znajomych w rządzie, żeby klub był w Ekstraklasie. Zobaczymy, bo to będzie ciekawe, na tle innego klubu, który już wołałeś wcześniej, GKS-u Bełchatów, nie? Gdzie trochę podobnie to wygląda. Też nie jest to największe miasto w historii cywilizacji. Nie jest to... Nie to z ważniejszych, ale nie największe. No takie, poza, no top 10 mniej więcej, ale poza podium. Więc nie jest to też klub taki, który faktycznie mówisz nazwę i nawet za granicą mówisz sobie, oh yes, Stal Mielec, GKS Bełchatów, my favorite. Always remember those legendary games. Yes, here's my scarf. Bełchatów. Zagłębie Lubin Race. What a race it was. Fucking Zagłębie. I remember them from 77. To nie są tego typu kluby. To nie są tego typu kluby. Więc faktycznie to poziom wyzwania jest duży. Natomiast to, za co trzymam kciuki, to żeby przynajmniej Stal się nie wyłożyła tak spektakularnie jak GKS. Bo to jest tak naprawdę, to będzie namacalne, jak daleką drogę przeszliśmy, jeśli chodzi na przykład o poziom też fachowców w polskiej piłce. Nie mówię, że w GKS ich nie było. Tylko że tam to odcięcie było twarde i... Są w Ekstraklasie. Mają piłkarzy z potencjałem sprzedażowym. Naprawdę dobrych. Duże doświadczenie. Mają duże doświadczenie w zarządzaniu zarabianiu i w zarządzaniu kryzysem. Jeśli komuś ma się powieść to pływanie bez miejsko rządowych pieniędzy, to właśnie im. Mam nadzieję, że to się nie skończy. Także dobra, nie ma państwowego cyca, dawajcie miejski cyc. Dostawiamy miejskie cyce z całego Podkarpacia. I te cyce się gromadzą i pompują w Stal. No nie, nie o to chodzi. A to była piękna historia, naprawdę. Tak. Dobra, gdzie jest Przemyśl, Rzeszów? Ja jest Krosno, krośnieński cyc dzisiaj. Zapraszamy tutaj do Mielca. Tylko u nas wielkie karmienie Stal Mielec. Każdy cyc na wagę ludzie złota. Ludzie zbiegają jak na mycie słoni w zoo. Tak. O 15:00 karmienie miejskimi cycami Stal Mielec. Proszę zobaczyć sobie. Bilety, 10 funtów, ja bym tak chciał. Będę trzymał kciuki. Będę trzymał kciuki za Stal Mielec. Na pewno za Jacka Klimka. Za to, żeby wyszli z tego wirażu właśnie pomysłem, właśnie know-how. Właśnie tym, co wypracowali w okresie prosperity. Bo nie jest Stal Mielec klubem, który wypracowywał swoją przewagę wyłącznie na podstawie tego, co dostało ze spółek Skarbu Państwa. Tak. To nie jest tak, że po sprzedażach napastników upasionych granulatem mieleckim, że spółki Skarbu Państwa i tak dawały więcej niż oni byli w stanie zarobić na rynku. Właśnie nie. Właśnie Stal była tym dowodem, że nawet kiedy jesteś trochę przystany do tych publicznych pieniędzy, to jesteś w stanie być mądrze zarządzany. Jesteś w stanie ściągać trąbkę za darmo z UKS-u i sprzedać za duże pieniądze do trzeciej ligi. Jesteś w stanie robić podobne triki ze Szkurinem, Hamuliciem, każdym innym zawodnikiem, który przez Stal Mielec przebiegł i został sprzedany w bardzo mądry i duży sposób po prostu. Więc to są rzeczy, które Stal Mielec... Masz Romana Skorupę do jasnej cholery. Masz. W swojej orbicie. Dokładnie, więc niech działa. Niech działa pan Roman. Chciał rower, niech teraz pedałuje. No, więc trzymamy kciuki za Stal Mielec. Trzymamy też kciuki za to, żeby nie było to przetasowanie, a po prostu faktycznie urynkowienie. Mhm. Trochę rywalizacji w Ekstraklasie. Trzymamy kciuki, żeby Pogoń Szczecin nie była nowym klubem, który się przysie do PGE. I żeby Lechia Gdańsk nie była też nowym klubem, który się przysie do PGE, bo to są dwa takie, które najczęściej są wymieniane w kontekście tych, którzy mogą skorzystać na nowym rozdaniu. No, a teraz będziemy sobie wyobrażać świat na rynkowych warunkach. Tak. Dobra. O, chyba, że, bo tak przed chwilą się odgrażałem, że ale powiem, ale chyba sobie zamknąłem tę kartę. Ja tylko chciałem uściślić, że Stal Mielec przez ostatnie dwa sezony wypracowała 8 milionów złotych górki.
To dużo. Dużo. Także naprawdę jest to jeden z pierwszych klubów w historii polskiego futbolu, który faktycznie przygotował się na trudny czas. Zobaczymy teraz, ile to da. Bardzo kibicuję. Teraz będę rozśrodzony. Czekam. Uwaga. Zarobki klubów PKO Ekstraklasy za sezon 2023-2024. Ekstraklasa.org ujawniła te kwoty. One są dla wszystkich jasne. Jest to informacja publiczna ze strony Ekstraklasy. Jak wygląda, kształtuje się ten podział? Najwięcej dostała oczywiście Jagiellonia jako mistrz, bo tam dużo wypadło z wyniku sportowego, z podziału nagród i tak dalej. To są 32 miliony złotych, no 32,5 miliona generalnie. Natomiast mniej więcej od połowy tabeli, gdzie znikają te wszystkie premie, no wiadomo, Pro Junior System jest też taką rzeczą, która tutaj potrafi dosyć mocno zmienić sytuację. UKS dostał 1 100 000 złotych z samego Pro Junior System, mimo że jest spadkowiczem. Więc to faktycznie może tutaj te dane zmienić, ale chodziło mi o to, że mniej więcej od połowy tabeli, nawet trochę wyżej, gdzieś od 6-7 miejsca, te kwoty są zbliżone. To jest 11 milionów, 11 900, 10 800. Ja tak patrzę, że od 9 miejsca, nie? No mniej więcej te okolice. 10,5 gdzieś jest. Tam są oczywiście ranki historyczne, wynik sportowy, Pro Junior System i kwota stała. No i zazwyczaj to jest właśnie te okolice. Pomiędzy, powiedzmy, 10, najmniej chyba dostał Ruch Chorzów 9 milionów 700. ŁKS tuż przed 10 milionów z kawałkiem, no dalej tam 12, 10, no mówię, to jest taki zakres, powiedzmy 10, 12, 12 milionów złotych. Tyle mniej więcej zostaje się za sezon w Ekstraklasie i to są te gigantyczne pieniądze, które się postrzega w polskiej piłce jako taki gral. Do tego chcesz dojść. Jak dostaniesz te 10 milionów z Ekstraklasy, no to jesteś w stanie robić biznes na normalnym poziomie, będąc klubem piłkarskim. Bo jak tego 10 nie masz, no to się kiszysz w pierwszej lidze i tam zamiast tych 10 dostajesz jakieś fryty od 10 złotych jest. No dokładnie. Od pierwszej ligi. Przychodzi pan Marcin Jenicki i mówi, że słuchajcie, no mamy parę deali sponsorskich, Polsat transmitował nasze mecze, proszę, tu macie kolę, którą i 10 złotych. Jeden kibic dał i możecie 10 złotych. Wydać. Tak. Na drugą kolę. Będziecie mieć dwie kole wtedy i możecie się ich napić. Więc tak to wygląda. 10 milionów. Podkreślałem to nie przez przypadek, bo chcemy się zastanowić przez moment, jak wyglądałby świat futbolu, gdyby nagle zniknęły miejskie i samorządowe i publiczne cyce. Gdyby zniknęły cyce. Gdyby zniknęły cyce z polskich piłki. Został tylko cyc kanał plusowy. Tak jest. I ewentualne cyce, które sam sobie załatwisz po prostu prywatne. Od połowy tabeli w dół, między 10-12 milionów. I otwieram portal plock.pl. Portal plock.pl to jest portal, który o Płocku mówi. I był tam artykuł o tym, ile zapisano w budżecie miasta Płock na 2024 rok. Dla Wisły Płock spółki akcyjnej zapisane jest 14,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że jesienią 2023 roku klub dostał już 10 milionów złotych w dwóch transzach, 7 milionów i 3 miliony, co pozwoliło wyrównać stratę spowodowaną spadkiem z Ekstraklasy. Wcześniej klub otrzymywał rocznie 6,5 miliona złotych, ta kwota nie zmieniała się od lat. Przewijam sobie w dół, bo to nie koniec. Kwota ta zapewne pozwoli klubowi na powalczenie awans do najwyższej ligi już w sezonie 23-24. Spoiler, nie udało się. Choć z drugiej strony trzeba wziąć zapewne pod uwagę, że klub musi zapłacić Mosirowi za wynajem powierzchni na dzień meczowy, szacunkowo około 3 milionów złotych rocznie. Wzrost finansowania jest mimo wszystko zauważalny. Jeśli ta kwota się utrzyma, klub w sezonie 23-24 będzie miał budżet około 23, może nawet 25 milionów złotych, bo składa się na to wkład miasta, dofinansowanie z Orlenu i Butmatu, a także innych sponsorów oraz kwoty ze sprzedaży zawodników Mokrzyckiego czy Kapuadiego. I jeszcze osobno sekcja piłki ręcznej dostaje 6 milionów złotych, bo w Katowicach się strasznie pieklą, jak mówisz, że GKS Katowice dostał, no bo tam jest dużo sekcji. Bo tam jest dużo sekcji. Tutaj jeszcze piłka ręczna, jeszcze 6 milionów piłka ręczna dostała osobno. Okej, okay. No w Katowicach przyjmuję to, że sporo sekcji. 14,5 miliona złotych, wcześniej 10 milionów na rzecz wyrównania. No spadliście, no to wyrównujemy. No i potem sobie myślisz, jak my spadliśmy, To spadliśmy, to nas kurwa dupa bolała, bo tak myśmy wyrżnęli o glebę. A nie, że miasto już mówi, słuchajcie, spadliście, ale bardzo was lubimy, więc macie tutaj 10 milionów złotych. Zwłaszcza i ważny jest ten kontekst. Święty Graal polskiej piłki. Pieniądze z Kanal Plus, 10 milionów. Miasto Płock 14,5. No kurde,
No przecież to jest taki zakres kwotowy, że no, mózg staje w pionie po prostu. A jeszcze dochodzi aspekt tego, że jest Orlen. Natomiast Orlen w Płocku, powiedzmy, że w moim rozumieniu świata... Tak, Orlen Grut. Jest bardziej zasadny niż na przykład, nie wiem, no... No nie powiem, że PG w Mielcu, ale niż... Niż taki, w Krakowie? Orlen? Niż PKP Cargo w Widzewie na przykład. Ale są pociągi w Łodzi. No tak, są, przepraszam. To jednak nie, jednak wszystkie są uzasadnione. I chciałem, żeby te kwoty padły, bo jeśli mamy sobie rozważać, jakby wyglądał świat polskiej piłki bez tych cyców, no to widzimy. To są przepotężne pieniądze w wielu miejscach, a to nie jest tak, że się użyłem na Wisły Płock, bo oczywiście podobne kwoty byśmy znaleźli pewnie w wielu innych miastach, nie. Łącznie z Wrocławiem. To rzeczywiście, ale to pokazuje skalę, nie? Że będąc w odpowiednim miejscu, tak jak w Płocku, po prostu dostajesz pieniądze z Canal Plusu, bez Canal Plusu. Tak po prostu. Bo miasto. No. Bo Orlen. I to po części... I tak nie robisz awansu. To widać potem na rynku transferowym. Nie chcę tutaj uderzać w takie tony, ale no, pamiętam sagę z Michałem Mokrzyckim, bo dotyczyła ona UKS-u. I te targi o każdą złotówkę. I Wisła Płock spadająca z ligi, pamiętajmy. Zresztą podejrzewam, że gdyby przyłożyć ucho w Warszawie i zapytać Legię, jak jej się negocjowało z Wisłą Płock transfer Capuadiego, no to też podejrzewam, że doświadczenia były podobne. Wisła Płock mogła powiedzieć, słuchajcie, my za frytki nie sprzedamy, bo 14,5 bańki z miasta na nas czeka, także jak zostaną u nas w pierwszej lidze, no to zostaną, no to będą grać w pierwszej lidze. A jak wy chcecie do Ekstraklasy wziąć, no to dawajcie pęgę porządną. Słuchajcie, my was możemy kupić. No, dokładnie. Ze stadionem, z miastem. Wy chcecie od nas kupić Capuadiego, jak my możemy was kupić. Tak. Po prostu, bo jesteśmy tacy bogaci. To jest nasz Dariusz Mioduski. My go kupiliśmy właśnie od was. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie ma tego miejskiego cyca, że nie ma tych 14,5 miliona złotych. I przychodzi Legia Warszawa i mówi, za Capuadiego damy wam ten oto bezcenny argentyński kaktus. I Wisła Płock mówi, super, sprzedamy go na targu i może będzie na pensję w pierwszej lidze. Może będzie. Dziękujemy, że zainteresowaliście się nami. Mhm. Przychodzi UKS po Mokrzyckiego i mówią, kurczę, bardzo fajnie, że chcecie tego Mokrzyckiego, bo nam zejdzie z pensji przynajmniej w pierwszej lidze. Nie będziemy musieli mu płacić. A czekają nas głębokie cięcia. Mhm. Jak zmienia się pozycja negocjacyjna klubu, który w taki sposób jest dotowany wobec tych klubów, które były no, na tamtym etapie mądrzej zarządzane, no bo zwyczajnie były w Ekstraklasie, a ten nie był. No dobrze, to Kuba, tutaj właśnie wiem dlaczego sam siebie podejrzewałem, że ta gruba kreska może być trochę populistyczna, bo musimy poruszyć kwestię Zagłębia Lubin i jeszcze tego, że stadiony zostały pobudowane przez miasta i przez, no, kraj. No. Dlaczego to jest kłopot? Dlatego to jest kłopot, że jak jesteś miastem i zbudowałeś stadion i ma tam grać teraz czwarta liga, to wkurwisz ludzi bardziej tym, że masz gigantyczny stadion generujący koszty na czwartej lidze, niż jak dosypiesz troszkę więcej, ale nie będą grać przynajmniej na poziomie centralnym. Zwłaszcza, że to są te węzły gordyjskie miejsko-państwowych cyców. I tu też relacje kwotowe są wstrząsające, bo myślisz sobie o tym, ile są... Ile kosztowały stadiony, a ile tak naprawdę ewentualnie może kosztować utrzymanie drużyny na logicznym poziomie na tych stadionach. Myślę, dobra, nie no, kurde, wydaliśmy 200 milionów. Ludzie, 200 kochani. Milionów na stadion, to teraz dychę możemy dać. No, damy dychę. Będą grać gdzieś chociaż. I tak. Z jakimiś klubami, co ludzie je znają. Jakoś się pokażą, a nie wiadomo co. I podobnie zresztą, no tutaj jakby nie wydryblujemy się z tego twardym cięciem, bo inwestycje w infrastrukturę też są nie do końca. I bez miejskiego cyca, bez miejsko-państwowego cyca nie byłoby wielu stadionów. Praktycznie wcale. Nie byłoby żadnych. No byłyby te na euro. To trzeba o tym pamiętać. Te na euro i to... No to są pieniądze, wiesz. Mimo wszystko to są stadiony, nawet na euro, gdzie była po prostu większa, wiesz, podstawka, dlaczego je zbudować. Ale no to też są budowane za publiczne pieniądze. Wszystkie stadiony w Polsce. Który stadion został zbudowany za prywatne pieniądze w Polsce? Brukbetu, no. To byśmy, kadra by grała na Brukbecie w tym momencie, więc ta twarda kreska... W Starachowicach. Twarda kreska spoko, ale no musimy zauważyć te wszystkie rzeczy, które dodało i dlatego też... Ale no mówię, to może to był jakiś etap, którego potrzebowaliśmy i teraz, jako że te stadiony już stoją, mimo wszystko to sprawia, że te warunki są... że dobry moment na powolne wychodzenie. Tak. Mhm. Czyli to są te 18 urodziny. No może. To jest prezent na 18 urodziny, stadiony dla polskiej piłki, a teraz już dobra. Idźcie stąd. Może nawet nie 18, tylko takie
34, dobrze. I że no dobra, no słuchajcie, no kupiliśmy wam kawalerkę. Mieszkanie, kupiliśmy wam mieszkanie, no macie kawalerkę już. Kawalerkę wam kupiliśmy na 20 urodziny, no wy macie 34, tak. Więc może to już czas, żeby faktycznie samemu płacić chociaż czynsz w tej kawalerce. Więc tak, na pewno tutaj zawsze będą podnoszone głosy, że no ale to nie do końca uczciwe. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, na przykład kibiców Ruchu Chorzów, że no okej, dobra, to my nawet stadionu nie mamy cały czas wybudowanego, a wy już nam chcecie wszystko zabierać? Tak. Jak się tyle wygrzebywaliśmy z długów, ze wszystkiego? Lech Poznań, najzdrowiej zorganizowany klub finansowo w Polsce. Drużyna Excela. No. Prawda? Akademia. Cały system zaprojektowany na to, by zarabiać pieniądze. Miejski stadion. No, do tego jeszcze dochodzi aspekt tego, jak wyglądają te wszystkie młodzieżowe infrastrukturalne inwestycje. Dokładnie. W Poznaniu i nie tylko, we Wronkach. Są operatorem, trochę niesamodzielnym, ale trochę jednak tak, więc wiesz, to też jest to. Nawet w klubie, który możemy pokazać, że okej, okay, wiele złego można powiedzieć o Lechu Poznań, mówimy o tym często, ale pieniądze umie zarabiać, to nawet tutaj stadion nie jest ich. No, to pozostaje pytanie, czy to nie jest już trochę tak, że prawie wszędzie wybudowaliśmy już stadion. No właśnie. Co zostało? Olsztyn, Chorzów i to wszystko. No, Olsztyn to jeszcze parę lat. Jeszcze końcóweczka. Nawet Skra ma swój stadion. No, bez trybun, ale ma. Zresztą w Radzionkowie powstał. Powstało w pełnowymiarowe boisko w Radzionkowie. Radzionkowianie nie do końca wierzyli, że takie coś może nastąpić. Na pewno jest to temat, który będzie budził dużo dyskusji. No jest trudniej odciąć miejski cyc, gdy zbudowałeś stadion. Po prostu trzeba to zaznaczyć. I trudniej jest zapewne też zaakceptować, że dobra, teraz robimy wielkie obcinanie, jeśli nie dotknęła cię ta piękna manna z nieba, jaką było wybudowanie stadionu. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić kibiców, zresztą wielokrotnie słyszałem takie argumenty, że a dobra, bo wy w Łodzi jesteście najmądrzejsi, że nie dostajecie pieniędzy z miasta, ale wy sobie sprzedajecie miejsca na stadionie, a my na tym naszym klepisku, co gramy, co nam miasto nie wybudowało 300 lat, no to co mamy powiedzieć? To nam miasto w taki sposób wyrównuje. I to też jest sensowny głos, że Ruch Chorzów może to podnosić. Jako dobra, ostatni. Być może my byśmy byli teraz na miejscu Widzewa, gdybyśmy dostali taki stadion, jak ma Widzew, wtedy, kiedy Widzew go dostał. Ale my go nie dostaliśmy, dlatego teraz miasto daj. Nie dałeś nam stadionu tak, żebyśmy sobie wyprzedawali sezon karnety, no to ich nie mamy. To dajcie teraz nam po prostu twardą, żywą gotówkę na to, żebyśmy osiągali swoje cele sportowe. To trudna dyskusja. Trudna dyskusja. No właśnie widzisz, bez miejskiego cyca jesteśmy w średniowieczu piłkarskim. Infrastrukturalnie. Bez miejsko-państwowego cyca. No. Taka prawda. Infrastrukturalnie. Możemy się na niego zrzymać, mówić, że to niesprawiedliwe, a później, no dobra, no to chcecie grać na tych stadionach zbudowanych w 33? Gdzie jeszcze Piłsudski przemawiał? Bo graliście do 2006 roku. Do czasu, kiedy Kolporter postawił w Kielcach obiekt. I tu właśnie pojawia się... najstarsze stadiony w Europie. Tu pojawia się właśnie pytanie, kiedy będzie dobry moment? Bo praktycznie nigdy nie ma dobrego momentu na wyfrunięcie z rodzinnego gniazda. Zawsze boli. Zawsze jest kromka chleba. Zawsze boli. Zawsze, jak trzeba pierwsze śniadanie sobie przygotować samemu, to zawsze boli. Więc ten moment i tak kiedyś będzie musiał nadejść, no bo nie wierzę, żeby w nieskończoność dało się ciągnąć taki... No dobra, ale tu ważna kwestia. Widzisz, załóżmy Kuba, że rzeczywiście już jest moment, że wszystkie te stadiony zostały. No bo gdzie jeszcze zostało do zbudowania? No tylko w Olsztynie. No tylko w Olsztynie i w Chorzowie, tak? No nie, w Częstochowie jeszcze. W Częstochowie, tak. Bo no, mają, ale nie taki, jakby chcieli. No, powiedzmy, tak? Dajemy już te argumenty mat stadionom. No ale zawsze będzie Zagłębie Lubin. Czego by się nie działo? Jakby wszyscy nie zaczęli pływać, zawsze będzie Zagłębie Lubin. Tylko widzisz, i tu mam zgryz taki, że trochę postrzegam KGHM jako Michała Świerczewskiego. Ale okej, to jest spółka. No właśnie, wyjaśnię, dlaczego Zagłębie Lubin jest tutaj innym przykładem, bo musimy o tym pogadać, że bez względu na to, jak się zmienią warunki, to Zagłębie Lubin zawsze będzie jakoś tam państwową spółką, tak? Generalnie. I w tym samym też również rafineria w Płocku, tak? No tak. I dochodzi też na przykład Bogdanka. No właśnie, Łęczyn. Więc jak takie przykłady potraktować? Wiesz co? Natrawaj się. Nie potraficzmy tu. No, sytuacja wygląda tak w Zagłębiu, przynajmniej w moim rozumieniu świata, że Lubin no, powstał z KGHM-em wraz. Tam nic nie było. Tam nic nie było i nic nie będzie też. Jeśli by KGHM miał zamiar, nie wiem, przenieść produkcję, teraz będziemy wydobywać mieć w Łodzi. No to po prostu mieszkańcy też są pakowani do skrzyń, zabierani z Lubina. Cały Lubin jest nadawany w InPoście, przenoszony pod Łódź.
Wiesz, z klubem, ze stadionem, z fabryką, z mieszkańcami, z rondem nawet, tym co mają. Można zapytać, czy w Bełchatowie nie była trochę podobna sytuacja z uwagi... A trochę była podobna sytuacja w Bełchatowie. Natomiast, no dlaczego ten Lubin jest traktowany inaczej? Po pierwsze dlatego, że to jest spółka, która przynosi dosyć duże przychody. To nie jest PKP Cargo, z PKP Cargo w ogóle. Wybaczcie, to jakby byli gdzie indziej niż Widzewie, to podobnie to postrzega. To nie jest tak, że się no nie, oni tam długi mają gigantyczne. Że, tak jak pamiętasz, legendarny tytuł. Wisła Kraków ma nowego lewego obrońcę i 43 miliony długu. To z PKP Cargo. PKP Cargo ogłasza grupowe zwolnienia 300 osób i sponsoring sportowy, w który bardzo mocno się zaangażował. KGHM jest zupełnie innego rodzaju spółką, stabilną. Jest to największy pracodawca, jeśli chodzi o tamten region. Stoi na tym Lubinie, jest praktycznie, albo odwrotnie, albo Lubin stoi na tym KGHM-ie. Wszystko ma w nazwie Kuprum. Jak tylko wjeżdżasz do Lubina, to była dla mnie duża niespodzianka. Kuprum Cafe, Kuprum Restaurant, Kuprum sklep z obuwiem. Wszystko jest na Miedziowo. I podejrzewam, że to wszystko, te sklepy obuwnicze i tak dalej, to też KGHM wszystko pobudował. Więc jest to miasto tak nierozerwalnie związane z tym swoim największym pracodawcą i przez to też klub związany z tym największym pracodawcą, że gdyby zrobić referendum w Lubinie i wśród pracowników KGHM-u, co mamy dalej robić? Czy mamy się wycofać, czy nie? No to podejrzewam, że pewnie z palcem w nosie by wygrały w tych referendach opcje, że tak, Zagłębie nadal ma być mocne. Znaczy mocne, no takie... Ma być średnie. Na miarę swoich możliwości mocne. Dlatego ten Lubin jest trochę wyjątkiem na mapie. I taki ale wiesz, jest wyjątkiem, który po prostu pozwoli wszystkim innym mówić ale. My jesteśmy Śląsk-Wrocław, my chcielibyśmy, ale Lubin daje pieniądze. To co? Wiesz, to będzie po prostu taki bat, ale ja też się zgadzam. Zobacz, nawet sprawdziłem historię Lubina. 57 rok, Jan Wyżykowski odkrył pokłady rudy miedzi w okolicach Lubina i Polkowiec. W tamtym momencie w Lubinie mieszkało między 4 a 5 tysięcy mieszkańców. No nie była to wielka metropolia. Kilkanaście lat później już 28, 47, 67, trochę lawinowo to rosło. Nagle ludzie rzeczywiście zapałali miłością do tego regionu. Identico jest w Łęcznej tak naprawdę, gdzie też masz miasteczko, które nie istniało tak naprawdę do momentu, kiedy powstała kopalnia i wszystko inne. I tam też ta Bogdanka z klubem jest nierozerwalnie złączona. Zresztą to tutaj poruszamy temat społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rosnącym tematem, jeśli chodzi o dojrzałe demokracje, którą bez wątpienia jesteśmy. I dlatego też, jeśli chodzi o KGHM fundujący cokolwiek Lubinie, to jest to dla mnie bardziej łatwe do przegryzienia i łatwiejsze do zaakceptowania niż gdziekolwiek indziej. Natomiast jeśli chodzi o ten argument, który podniosłeś, że Śląsk-Wrocław mu powiedział ale. No to jest trochę tak, że to oni się urodzili na miedzi. No, no to co w takim układzie? Poszukajcie, może gdzieś macie złożone. Oburzy nas ten Płock, te 14 milionów, sam mówiłeś. No, ale mają rafinerię wielką, tak? Ale to w miasto Płock nie jest rafinerią. Trochę jest. Trochę jest, nie jest, nie? No może tak. To jest w Płocku. No wiadomo, wszędzie dałoby się uzasadnić, nie? Jeśli mielibyśmy jeszcze cały czas państwowe zakłady włókiennicze w Łodzi, to kto wie, kto wie, nie wiadomo. Ale na szczęście przemysł włókienniczy w Łodzi został tak zaorany, taki hebgemon na całą Europę, zniszczony do gruntu, do spodu, zaorany. I nie ma dyskusji o miejskich pieniądzach w Łodzi, bo ich nie ma. Ja jest taki, wiesz, fajny postscriptum, epilog, że my nadal jesteśmy gigantem włókienniczym. Spróbuj coś uszyć w Polsce, nie w Łodzi. Kurczę, wszystko prawie u nas się szyje. Normalnie mamy takie zagłębie, że jak... Ale nie ma z tego jakiegoś kombinatu. Nie, kombinatu nie ma, bo każda firma swoje skrobie. I zresztą połowa tych firm, no więcej niż połowa tych firm, to są moi znajomi. No, tak. Więc czasem jak chcesz coś uszyć, nie, my już nie, ale jest 7 innych 8 firm, które chętnie to wezmą. Więc jesteśmy stolicą włókiennictwa cały czas najwyraźniej. Ale to była drobna dygresja. Być może to jest droga dla Lubina. Rozdrobnić i sprywatyzować. Zniszczyć KGHM, zaoraż do spodu. Powstanie kilkanaście mniejszych firmek, takich, które każdy sobie będzie tam mieć tam dłubał. Każdy sam sobie będzie mieć dłubał. Dokładnie. I tak, wtedy oni mogą wejść w sponsoring. Generalnie chyba, wiesz co, tak myślę, że nie da się całkowicie odciąć tych pieniędzy. Gruba kreska jest jakąś utopią albo po prostu frazesem. Zawsze będą te romanse. No ale dobrze, żeby kluby po prostu się na tym nie opierały jako głównym środku finansowania. Tak? O to mi chodzi. Myślę, że to jest w jakimś tam sensie realne. Zawsze będzie ten wyjątek skrajny, jak Lubin, czy pewnie też jak Płock. Bo tak to po prostu wygląda w tych miastach, historycznie
i ogółem. Ale no, żeby Śląsk Wrocław, żeby Stal, no nie musiały wisieć tylko na tych pieniądzach, tylko gdzieś szły w kierunku z jakiejś samodzielności. Nie, kluby będą samodzielne i ewentualnie się wspierają. Tu generalnie mogę się podpisać pod tym, co mówisz i uzupełnić to trochę, bo wiesz, o co mnie się z kolei rozchodzi tutaj? Mnie się rozchodzi o to, że te kluby, które powiedzmy, że w taki sposób korzystają z miejskiego, czy samorządowego, czy cyca spółek Skarbu Państwa, że one nie muszą być mistrzem Polski zawsze. Nie, nie muszą być w top 6 Ekstraklasy. I okej, rozumiem to, że dociera do mnie ten argument, że Bełchatów to jest bardzo mocno związany z tym swoim tutaj i że oni muszą jakoś tam współpracować, kooperować. Ale czy muszą robić wicemistrzostwo? Czy muszą dawać im tyle pieniędzy, żeby oni rzucali rękawice nie na przykład, nie wiem, Kotwicy Kołobrzeg, tylko żeby rzucali rękawice Lechowi czy Legii? I czy musi być tak, że nawet włączając w to KGHM, że my potrzebujemy szybkiego powrotu do Ekstraklasy, bo my jesteśmy wielki, dumny Górnik Łęczna związany z Bogdanką i Bogdanka musi dać nam tyle pieniędzy, żebyśmy my wrócili do Ekstraklasy. No niekoniecznie, okej. Okay. Jestem w stanie zaakceptować, że w danych miastach jako społeczna odpowiedzialność biznesu jest to, że czy to samorząd, czy spółki Skarbu Państwa jakąś część swoich przychodów będą przeznaczać na lokalne kluby. I okej, okay, ale te lokalne kluby mogą grać w lokalnych ligach. W trzeciej, czyli jesteś za reformą Zagłębia Lubin w drugiej lidze. W drugiej niekoniecznie, bo wydaje mi się, że oni... W pierwszej. Nie, że nawet, wiesz co, pozbawiając Zagłębie wielu pieniędzy z KGHM-u, zmniejszając tę kroplówkę, no oni mają super akademię, mają 10 boisk przy stadionie bezpośrednio. Ale widzisz, już tak naprawdę doszliśmy do lokalności, bo nawet jeśli KGHM traktować jako spółkę Skarbu Państwa, tak naprawdę to jest lokalny sponsor. No. To jest już tutaj trochę kombinowanie. Mówię, ja trochę... Jakby KGHM wspierało, nie wiem, Jagiellonię Białystok, no to wtedy byłoby to dziwne. Tak jak było dziwne, że sponsorował Mielec. No, ale do tego nie dochodzi, więc... Tak sobie też myślę właśnie, że to ta kwestia, że po prostu mają farta, że taka firma jest lokalnie. No i okej. Bo tak jak porównałem, że KGHM dla Zagłębia jest takim Michałem Świerczewskim, no trochę jest. No to jest po prostu bardzo bogaty kibic tej drużyny. Tak się wylosowało. Tak się wylosowało. Tak się dzieje też za granicą. Nie? No niestety. Newcastle kupuje ktoś tam i ma. I ma. Ligę Mistrzów. Przynosi pieniądze w teczce, na pewno no bardzo czyste. Bardzo czyste. Każdy banknot wypucowany, no, aż błyszczy. Nowe niektóre banknoty, jeszcze nie używane. Świeżo wydrukowane. Tak to jest, no. Okej. Mariusz Romak dał nam super puentę do wszystkiego. Okej. To chyba tyle, tak? O pieniądzach. Tak mi się wydaje. Nie, będzie ich mniej, ale możliwe, że trafią po prostu do innych klubów. Za to, no, to jest taki scenariusz, który byłby najgorszy. Niech się polskie kluby uczą pływać. Jesteś w sytuacji tak jak Śląsk, że wciąż masz tych miejskich pieniędzy sporo, no to spoko, ale pracuj nad tym, żeby być samodzielnym. Tak jak robiła to Stal Mielec. To nie jest jakieś myślenie życzeniowe, bo to robiła przez 2 lata ostatnie Stal Mielec. Uczyła się pływać. Miała te motylki, ale wiedziała, że za chwilę będzie musiała wyjść z basenu. I wyszła z basenu i już coś potrafi. Dlatego bardzo kibicuję Stal Mielec. 18 miejsce Stal Mielec w najbliższym sezonie byłoby złą wiadomością dla polskiej piłki. No, tak, jeśli komuś ma się udać. I dlatego będę trzymał kciuki za nich też zdecydowanie w tym sezonie. Tak. Bo to było fajne, bo to by było też takie właśnie wielki argument dla tych wszystkich. No, nie będę, nie damy rady. Nie umiemy, jak do mnie na miasto. Nie umiemy, dajcie nam. A Stal Mielec umi? Umi? Nie umiała. Długo 56 osób na kontraktach było w pewnym momencie. 4 trenerów, prezes zmieniany co 30 minut i każdym z nich Bogusław wyparło. No tam naprawdę był burdel, był bajzel na kółkach. Ale przyszli ludzie, przyszli fachowcy. Hula marketing, hula sklep klubowy, można kupić sobie oliwki. Jeden z ciekawszych sklepów w Polsce. Tak. No bardzo dużo Stal Mielec zrobiła. Karmę nawet można kupić dla psa, z tego co widziałem. Karmę Stal Mielec? Nie, karmezy sprzątałem w szufladach, tych takich szuflad, co się wrzuca wszystko. Tak, nie znalazłem tam Stalmag. O, ale u mnie ten magnes stoi. Magnes Stal Mielec. U mnie stoi na blacie, także, a może kiedyś wezmę, ale na razie jeszcze nie biorę. Nie biorę, także spokojnie. Ja go przerzuciłem do szuflady z lekami, teraz z tej szuflady, co jest wszystko. Bardzo dobrze. Trzymamy kciuki za Stal Mielec, trzymamy kciuki za to, żeby prywatni sponsor się garnął. Jeśli Stal spadnie, to Ekstraklasa będzie daj jedną wielką daj. Daj Ekstraklasa. Taki będzie sponsor tytularny. Day. Powinien wtedy płac mówić, Stal spadła, 14,5 miliona 400. Dajemy Stal Mielec.
jako wyrównanie. Po prostu ten płac powinien wszystkim tak wyrównywać właściwie. To było też fajne. To tam, gdzie są stacje benzynowe. Tak, no słuchajcie, macie stację benzynową. No to musimy. Czemu nie? Bierzemy to na siebie. Dobra, tyle o tych pieniądzach. Segment sponsorski. Normalnie mamy, bo dołączył do nas kolejny partner. Na ten odcinek championmates.com to strona, na której możecie założyć pokój za darmo na cały sezon dla 25 graczy i na przykład typować sobie ze znajomymi, no lub jak mówiliśmy wcześniej, z wrogami ekstraklasy. Typujecie dokładny wynik, typujecie zarazem, no nie wiem, remis, wygrana, nie porażka. Tak? I jeśli traficie dokładny wynik, no to wiadomo, więcej punktów niż zawytypowany samy konkretny. Ja widzę w tym fajny potencjał na ekstraklasę, że typujesz sobie tą dziewiątkę i kto więcej trafi tego śmego, a nawet tamtego. Wszystkie ligi w jednym miejscu. Typy na Copa America już trochę za późno na Euro, ale kiedy pojawiają się ligi, tak jak Ekstraklasa, czy pierwsza liga, to no, idealna apka. Tak, ja po prostu patrzę na siebie, że rzeczywiście w takie coś bym sobie pograł pod Ekstraklasę. No, w Ekstraklasie to może być ciekawie w tym sezonie, jeśli chodzi o typowanie wyników. Zwłaszcza jeśli któryś tutaj underdog, na przykład, tak jak prezydent Katowic powiedział, zaskoczy. Także kto wie, jak będziesz typował cały czas jak prezydent Katowic na zwycięstwa GKS-u, to może GKS zostanie mistrzem, a ty wygrasz typera. Champion. No, możecie podglądać wyniki innych graczy, więc też zobaczyć, kto jak typuje. Grać można z graczami z całego świata. Myślę, że naprawdę spoko. Prawda. I drugi z naszych sponsorów to Superbet, który jest sponsorem całego kanału, a ma dla was przygotowaną promocję. Kurs 200 na celny strzał Kyliana Mbappe w meczu Francja-Portugalia i kurs 200 na gola Hiszpanii lub Niemiec w ćwierćfinale Euro w podstawowym czasie. I do tego kurs 200 na zwycięstwo dowolnej drużyny w dowolnym ćwierćfinale Euro w podstawowym czasie gry. Wszystkie te trzy promocje działają tak samo, czyli stawiasz sobie 2 zł, możesz zgarnąć do 400 zł bonusu. Pamiętajcie, że jest to promocja dla osób pełnoletnich i żeby grać odpowiedzialnie. Szczegóły macie w opisie odcinka i szczegóły oferty, tak, i sam regulamin. Są już moje pierwsze typy. Założyłem 2 grupy na Ekstraklasę w Champion Mates, że w którejś mieć szansę wygrać. O, i co? GKS Katowice, Radomiak 2-2? Tak. Nie, gdzie tam? GKS na fantazji, 3-0. Jestem też w grupie Euro. Publicznej. Można sobie dołączyć, tam są gracze. Nie tylko ja, bo w tej ekstraklasowej na razie jestem sam. Nazywam ją oczywiście Bułgarzy. Dołączysz? Dołączę do ciebie. A tu 4-3 Hiszpania, Niemcy. Takie, mówię, dużo ostatnio było remisu 0-0. Teraz coś na ten. No dobra, no zobaczymy. Chcecie, sprawdźcie, obczajcie stronę. A może coś pomyślimy, żeby założyć jakąś linkę. Dobra, tyle we segmencie sponsorskim. Lecimy dalej. Lech Poznań. Popularni Szkoci. Tak mniej więcej można by było ich nazwać. Zacznijmy może od tego, chciałbym, żeby uczynić z tego taki stały fragment naszych programów, taki może mini kącik. No. Kącik, nawet zrobię dżingla. Turururu, nowe transfery Lecha Poznań. W dzisiejszym odcinku turururu, już za tydzień. Sprawdzajcie kolejne nowe transfery Lecha Poznań, już za tydzień. Ja nie wiem, jak wchodzę na 90 minut, sprawdzam, no ale kto tam przymierzany do Lecha Poznań? Co tam ciekawego? Igor Brzyski z Lecha Drugiego Poznań? Tymoteusz Gumur z Lecha Drugiego Poznań? Altin Zekiri z Caykur Rizespor Kulubulu? Ole Didrik Blomberg Eskabran. To przymiarki, bo oficjalne transfery na razie to Antczak, Kozubal, Pingot i Wilak. Łączy ich to, że to powroty z wypożyczeń. Dobra, to jest skoro tak mamy... Tak się wzmocni jak powrót. Bliskie osoby. Tak. Jak powrót na przykład, nie wiem, Litwinów. Ciekawe, skąd oni wracali. No teraz nie wiem. Lech Poznań nie ma transferów, ale za to ma kolejne kryzysy wizerunkowe. Ma pieniądze też. I ma pieniądze. Lech Poznań zadecydował, że dość tego, że nie może z uwagi na ten marazm na rynku transferowym pozwolić, by uciekały pieniądze z klubu. Nie może. Sprywatyzował sparing. Tak. I to w taki dziki sposób bardzo. Lech Poznań gra sparing z Dundee. Dundee. Którym z Dundee? Bo tam są dwa. W ogóle mają stadion obok siebie, z tego co pamiętam. Sąsiadują. United i ten drugi Dundee. No to z którymś Dundee gra Lech Poznań. I Lech Poznań podjął decyzję, że ten sparing dla Szkotów będzie biletowany.
i płatny. I to nie byle jak. 10 funtów. Tyle zażądał sobie Lech Poznań za możliwość obejrzenia na żywo, jak gra Wilak, Pingot, Kozubal oraz Antczak. Czyli ci, którzy są na zielono na 90 minut. No powiedz, drogo, tanio. Wiesz, że wszystkie rzeki w Chile są sprywatyzowane? Naprawdę? I, ale woda w nich? Czy, tak. Czy nie można się napić rzeki? Nie można się napić rzeki. No są czyjeś te rzeki. Kurde, idziesz się napić rzeki. No, zostaw moją rzekę. Ryby muszą płacić za obecność w rzekach. Nie wiem, są po prostu sprywatyzowane rzeki. To bardzo dobrze. To mogą sobie przybić piątkę ze sparingiem Lech Dundę. No, dokładnie. Nie przypuszczałem. Ciekawe, czy Lech by, jakby miał Wartę. Albo o, jakby Lech został operatorem Warty. I tak, no słuchajcie, wiem, że lubicie kajaki, ale no takie zorganizowanie, żeby Warta była czysta, to kosztuje. Ryby muszą same wyznaczać osobników do odłowu, że można było sprzedać. Tak. Na rynek. Tak, dokładnie. No nie, wolałbym, żeby Lech już nie miał nic więcej. Już ma stadion, ma akademię, ma klub. Żeby Warty nie prywatyzował. Znaczy ciekawe, hat-trick Lecha Poznań na początku sezonu. Trzeba odnotować. Wygonienie Warty Poznań z bułgarskiej na grób. Warta będzie się tańczyć na swoim... Tańczy właśnie na swoim grobie. Po drugie, być może utrzymają się rezerwy, bo tam się rozwiązują drużyny w drugiej lidze. Ale to jeszcze nie jest pewne. No i po trzecie, duży przypływ hajsu z prywatyzacji Sparungu. Z chujowym szkockim zespołem. A, widzisz, właśnie. Rezerwy się utrzymują, bo też w Puław też wychodzi przecież. No ale jeszcze nie jest pewne, może tam tak. Puławy się odwołują. Nie wiem, ile drużyn musi spać, żeby się uratowała. Radunia tak i Puławy, no nie, no nie wierzę. No, ale generalnie to, co przykuwa moją uwagę, to pamiętajmy, że w Lechu Poznań wiedzą w Lechu Poznań. No, nie wszystko było okej. Okay, wizerunkowo średnio. Wizerunkowo ucierpieliśmy tą rundą wiosenną, tą decyzją Mariusza Rumaku, tym wszystkim, co się wydarzyło, nawet naszymi wywiadami, różnym próbom ugaszenia tego pożaru. Dlatego teraz czas na nowe rozdanie. Ja rozumiem, to jest fajna, chwytliwa nazwa, nowe rozdanie. Ja raz też podobnego użyłem, wtedy, kiedy Kazimierz Moskal wracał i były te karty, te inne takie pierdolety. To jest fajne, nowe rozdanie. Ciężko robić nowe rozdanie co dwa dni. Właśnie chciałem powiedzieć, że nowe rozdanie wtedy, jeśli chodzi o UKS, to był nowy dyrektor sportowy, nowy trener, kilku nowych zawodników, głębokie czyszczenie kadry, zmiana całego punktu widzenia, jak ma klub wyglądać. W Lechu nowe rozdanie... To ci sami ludzie. Ci sami ludzie, ci sami piłkarze, te same nawyki, czyli prywatyzowanie sparingu. I jest nowy trener, ale bez asystenta, chociaż już ponoć z asystentem też. Więc robić nowe rozdanie, no okej, wszyscy chętnie, tak. Dobrze jest zrobić nowe rozdanie, bo to ostatnie było do dupy. To ostatnie rozdanie to były same blotki, nie było tam nawet jednej pary. Ale to nowe rozdanie to znaczy nowe karty. A nie rozdajesz mi te same karty, które miałem, mówisz, że to nowe rozdanie. To są ci sami gracze. Ja znowu mam na ręku dwójkę, czwórkę, piątkę i jednego waleta. Ale to powiedzmy też, co się stało. Lech Poznań postanowił sprywatyzować sparing z Dundee, ze szkockim zespołem. Ten szkocki zespół bodajże przygotowuje się w Opalenice. Wiadomo, że łatwo wtedy zagrać z Lechem Poznań meczek. I Lech Poznań postanowił wpuszczać kibiców za 10 funtów na ten mecz. I tak się zastanawiam. Co chce tym osiągnąć? Ilu tych Szkotów przyjedzie na sparing Dundee? Będzie 100? Jakby 100 przyjechało na sparing do Polski ze swoim klubem, to był niezrównany fanatyzm. A nawet jak przyjedzie 100, to zarobisz? 10 tysięcy. Nie. Tak, w sensie tak. Siadło, Kuba. To zarobisz 1000 funtów. 9 tysięcy. Zarobisz 1000. No, okay, zarobię 10 tysięcy funtów. Znaczy to jest dużo dalej Poznań w tym momencie. No. A jakie to jest małe jednak. Że ten kibic przejedzie, ten fanatyk pojedzie do Polski, tak, jeżdżę na każdy mecz, pojadę, pójdę. Nie no, kurde. Pójdę do Polski i ty go wtedy tam jeszcze biletujesz te 10 funtów, wiesz, ciskasz mu. Jak sobie, to jest po prostu niskie. Jak sobie o tym myślisz, tak z perspektywy właśnie tego, że szkoccy kibice, no kurczę, tak sobie myślę, nie jest prosto, będąc szkockim kibicem, wybrać się w środku lata do Opalenicy czy gdzieś do Poznania. Ja sprawdzę dokładnie. Żeby obejrzeć mecz towarzyski. I właściwie to ci ludzie, którzy jakoś tutaj dotrą, to oni w jakiś sposób powinni zostać wynagrodzeni nawet przez Lecha Poznań. Tak mi się wydaje. To no byłby tak, przyjemny gest. Tak. O, przyjechał do nas 100 szkockich kibiców. Sobota 14 we Wronkach.
Przyjechało do nas 100 kibiców, więc dajemy im gadżety Lecha Poznań, żeby dobrze pamiętali nasz klub. Mm-hmm. Nas jako klubu to nic nie kosztuje, więc każdemu wyręczymy taki drobny upominek. Na takiej zasadzie, jak nie wiem, przyjeżdżają kibice polskiego klubu do Belek i zazwyczaj mają zdjęcie z drużyną, coś tam sobie zajrzą, no bo klub docenia, że przyjechali za nami kibice do Belek, więc my ich w jakiś sposób tutaj wynagrodzimy. Ja oczywiście nie chcę tutaj jakoś mówić, że to musi być praktyka, że Lech Poznań jak gości drużynę ze Szkocji, to jeszcze powinien kibicom ze Szkocji najlepiej zasponsorować całą podróż, ale to byłby przyjemny, nic nie kosztujący gest. Natomiast dali nieprzyjemny, dużo wizerunkowo kosztujący gest. Czy oni się z tego już wycofali? No, całe szczęście. To nic nie zmienia. Po prostu nic nie zmienia. Jak robisz, dajesz plamę wizerunkową, to dajesz plamę wizerunkową. I okej, wycofali się z tego, nie zarobią 10 tysięcy funtów, ale co miała na jaką korzyść mogłeś mieć z tego pierwotnie? Co było po stronie zysku? Nie wiem. Naprawdę, w tym momencie, gdzie potrzebujesz wyłożyć grube miliony na zawodników, gdzie Ishak mówi ci, że potrzebujesz jakości, gdzie Welde przebiera nogami, żeby pójść gdziekolwiek, gdzie naprawdę będziesz operować gigantycznymi kwotami, biletujesz sparing ze Szkotami, tworząc konkretny taryfikator cenowy dla... Bo nie wierzę, że polskim kibicom kazaliby płacić 40 zł. Czy to byłaby dopiero afera na całe Poznań? No. Że kibice Lecha, wkurwieni po tej wiośnie, mają płacić teraz 40 zł za obejrzenie mecza sparingu Lecha Poznań? Czy to by już... Przyszli po tego Klimczaka, Rutkowskiego i Rząsy i ich wynieśli. Więc co, więc tylko Szkoci im nie płacić? To jest po prostu... Lech sam tworzy miejsca, na których nie da się wywrócić, a oni pokazują, że można. Stolica dziadostwa, jeśli chodzi o tego typu decyzje. Ja naprawdę nie rozumiem, bo takie decyzje gdzieś muszą zapadać w klubie. Tak. Ktoś musi stwierdzać, słuchajcie, a dlaczego właśnie mamy wpuszczać Szkotów za darmo? Co, jeszcze może im damy kole, żeby im nie było sucho w gardłach? Nie, trzeba dać im bilety. Jakie damy bilety? Za 10 funtów. No ja pierdykam. Kto na to wpadł? Kto to akceptował? Kto stwierdził, że to dobry pomysł? Tak. I jak to zabudżetowano? I przede wszystkim, to jeszcze mnie zastanawia, co oni chcieli zrobić z tymi pieniędzmi? Jak chcieli zainwestować te 1000 funtów, które by ze 100 szkockich kibiców mieli? Bo wiesz... Jak przy dobrych wiatrach 100 kibiców. No ilu kibiców może jechać? Założyliśmy faktycznie, że będzie ich więcej niż zazwyczaj kibiców na stadionie. Ja się zastanawiam pod tym kątem, co teraz Lech zrobi? Bo rozumiem, że te pieniądze już gdzieś zostały zabudżetowane. Że może teraz gdzieś zabraknąć. Że może teraz piłkarz, który był przymierzany, no okaże się dla Lecha za drogi. Bo no nie będzie tego przychodu. Takiego czystego przychodu. Nie będzie tego tysiąca. Dużo rzeczywiście koszt, ale rzeczywiście tutaj znalazłem sobie specjalnie ten wpis Dandy o tym, że będą musieli płacić 10 funtów. No i kibice Lecha po prostu się wstydzą za to. Że Lech Poznań jako kibice, jako organizacja byli znani w całej Europie jako właśnie fanatyczny kibice, co... No po prostu od tej strony, choćby od De Poznań. A teraz klub promuje się jako ten, który kasuje paru fanatycznych kibiców na hajs. I zasięgi w Polsce to miały spore naprawdę. Spora wpadka wizerunkowa na dzień dobry ze strony Lecha Poznań. Jak już wkurzyli Jarmusza, to już naprawdę powinni się zastanowić w Lechu, jak oni właściwie działają. Kurczę. Same przeprosiny są pod tym wpisem, Dandy. Ze strony kibiców Lecha. Znowu się po prostu kibice Lecha muszą wstydzić za zarządzających. No. I to jest o tyle bolesne, że jeśli chodzi o te wszystkie piłkarskie wpadki, o to, że Mariusz Rumak, o to, że nowe rozdanie bez nowego rozdania, bez nowych kart. Nowe rozdanie, ale tych samych kart. Te wszystkie rzeczy, no okej, to jest piłka nożna, to jest trudny biznes. W piłce nożnej naprawdę czasem możesz zrobić wszystko dobrze, a efekt jest mizerny. Czasem oczywiście możesz zrobić wszystko źle, tak jak Lech. Jest dobrze. A czasem możesz zrobić wszystko źle i efekt jest mizerny. Ale okej, to jest trudne, to jest trudne. Ja z perspektywy czasu też muszę się uderzyć w pierś, że po pierwszych kilku treningach Mariusza Rumaka mówiłem, kurde, może faktycznie, może siła przyjaźni, może energia, może i tak dalej. Więc trudno byłoby mi aż tak orać tutaj władze klubu za to, że postąpiły tak, jak postąpiły. Dlatego, że gdzieś jakieś takie ziarenko, a dlaczego nie, tam było. Poza tym to jest piłka nożna, to jest bardzo trudny biznes i tutaj wyłożyć się jest łatwo. Ale na czymś takim się wyłożyć? Co w tym pomyśle mogło się udać? Co? Prawda? Ja sobie zadaję to pytanie. Co w tym pomyśle mogło się udać? No.
Nie mieści mi się to w pale po prostu. Bo to jest tak, jak nie wiem, powiedzmy, nawiążmy do jakiejś takiej sytuacji życiowej. Jedziesz na rowerze, okej, okay, jesteś w lesie, to jest piłka nożna, to jest trudna ścieżka leśna, są pagórki, hopki, zdarza ci się, że wywrócisz. Ale tu idziesz prostym chodnikiem, idziesz. Jeszcze podtrzymują cię dwie osoby z dwóch stron, żeby się nie przewróciły. A ty i tak sobie, że nie, ja się przewrócę tutaj za 10 funtów. No dlaczego? Dlaczego Lech to sobie robi? To są takie rzeczy, na które ja bym nie wpadł nawet. Jak bym sobie pomyślał, słuchajcie, jestem takim demonem zła, jestem demiurgiem, który zarządza polską piłką w taki sposób, że mogę decydować o wszystkim. Chciałbym bardzo skompromitować te kluby, których nie lubię. Nie wpadałbym na takie pomysły, bo zabrakło mi wyobraźni. Widzisz, i trochę łatwo byłoby powiedzieć, że to jest burza w szklance wody. Bo to jest 10 funtów, to jest sparring, mała rzecz w skali jakiegoś sezonu, w skali tego, co dalej z Lechem Poznań. Ale problem polega na tym, że jest bardzo małe zaufanie w tym momencie do decyzyjności ludzi rządzących Lechem Poznań. I ty na dzień dobry nowego otwarcia podejmujesz decyzję, o której wszyscy mówią, po co? Dlaczego to zrobiliście? Jak włodarze Lecha Poznań walczą o zaufanie swoich własnych kibiców? Kibice wstydzą się za to, jak Lech potraktował Dani. Więc ta głupia rzecz, biorąc pod uwagę, że włodarze Lecha Poznań są na musiku, ma duże konsekwencje. Ma duże negatywne konsekwencje dla Lecha Poznań, dla konkretnych osób, które zarządzają Lechem Poznań. Jak kibic Lecha ma ufać, że ci ludzie będą podejmować właściwe decyzje? Mądre, przemyślane. Jak możesz zaufać włodarzom Lecha, że oni będą podejmować mądre, przemyślane decyzje, jak ich proces myślowy wypluwa prywatyzację sparingu z Dundee? No, ale tu strzeliłeś w dychę, bo wydaje mi się, że bardzo duża erozja zaufania wobec władz Lecha Poznań wynikała z decyzji stricte sportowych bądź organizacyjnych, które nie do końca znajdowały uzasadnienie w oczach kibiców Lecha Poznań. Ale zbudować sobie zaufanie dotyczące piłki nożnej nie jest prosto. Jacek Zieliński przez pewien czas miał gigantyczne zaufanie ze strony kibiców Legii, a potem je bardzo spektakularnie roztrwonił do tego stopnia, że kibice Legii dalej go nie widzieli w roli dyrektora sportowego. Ale erozja zaufania co do tego, że posiadasz mózg, nie jest prosto sprowokować kibiców do tego, żeby pomyśleli, że nie posiadasz narządu, którym się myśli. A do tego stopnia Lech się zadryblował, że już nie pytają kibice, kurczę, czy oni na pewno się znają na piłce? Jest dużo powodów, jest dużo takich namacalnych argumentów, żeby sądzić, że oni nie znają się na piłce. Jest dużo argumentów, by sądzić, że oni nie uczą się na swoich błędach popełnianych w dziedzinie zarządzania klubem piłkarskim. Ale teraz będąc kibicem Lecha, widzisz, czy oni mają, czy posiadają mózg? Nie, no, kurczę, zobacz, Kuba. Fatalny sezon, po którym kibice domagają się jakichś zmian. Rzucenie na pożarcie chociaż tego rządzy. Choć wiadomo, że to nie rozwiązuje problemów, bo problemem jest między innymi Rutkowski i to, że się rządzi w klubie. Że przekracza swoje kompetencje. Nie widziałem protestu, kiedy mówiłem, że będziemy teraz grać piętą. Tak, Rutkowski, który tak naprawdę chce pełnić rolę dyrektora sportowego. To są problemy najważniejsze. I teraz, gdy nie robisz żadnych zmian, musisz być naprawdę bardzo wyczulony na wszelkie decyzje, jakie podejmujesz. Łącznie z hasłem. Bo masz tych samych ludzi. Mówisz, że tak, my wszystko zmienimy, choć jesteśmy w tym samym składzie osobowym, dajcie nam czas. Bum, nawet się sezon nie zaczął i znów jest to samo. Jest to samo, co było. No. Głupie decyzje, bo to jest problem Lecha Poznań. Głupie decyzje. Mariusz Rumak był głupią decyzją. Po prostu. Brak transferów zimą jakiegokolwiek napastnika, bo masz sobie Haiszaka i może Szymczak odpali, był głupią decyzją. Głupie decyzje ciągną Lecha Poznań, a decyzje to konkretni ludzie. To nie jest brak hajsu. To jest głupia decyzja konkretnej osoby. No teraz nowy sezon zaczyna się od głupiej decyzji. Drobnej, nieistotnej, w skali całej, ale od głupiej decyzji. Teraz już jest brak hajsu. 10 tysięcy funtów brakuje, prawda? Przy założeniu, że będzie 70 kibiców ze Szkocji. No, więc To trudne naprawdę ze strony kibiców Lecha, żeby uwierzyć, że takie decyzje są podejmowane w klubowych gabinetach. Bo teraz tak naprawdę podejmujesz sobie kolejne decyzje, a kibice Lecha będą o tym pamiętać. Będą pamiętać, że kurczę, decyzje o tym, ile kosztują nasze karnety, podejmują te osoby, które uznają, że dobrym pomysłem będzie naciągnięcie 100 Szkotów na 10 funtów. Że negocjacje z Wartą Poznań prowadzili ludzie, którzy uznali, że dobrą decyzją będzie naciągnięcie 100 Szkotów na 10 funtów każdy, co daje łącznie 10 tysięcy funtów. Więc przy każdej kolejnej decyzji gdzieś w tle będzie narastało to, co w tej chwili też jest ujawniane między innymi przez, już chyba masz otwartego Mateusza Jamosza. Tak, mam. No mówiliśmy dzisiaj o tej przeszłości, że on nigdy tak naprawdę nie idzie w pełni spać.
I patrz, taki kryzys wizerunkowy, kolejny, wyciągnięcie rzeczy z, no to się tam mieszło już, powiedzmy, w przeszłości z perspektywy klubu piłkarskiego. Bo ale sprowokowanie. Ale tak. Sam sprowokowałeś. Tak. Załatwiłeś sobie to, no, że ludzie ci zaczynają wypominać rzeczy sprzed paru lat. Otóż to. Bo tak głupią decyzję podjąłeś. Mateusz Jarmusz, obecnie poznański oddział Gazety Wyborczej, a kiedyś biuro prasowe KKS, czyli koleżeńskiego klubu sportowego. Lech Poznań. Lech Poznań. S.A. Czy historia o płatnych biletach dla Szkotów mnie szokuje? Pisze Mateusz Jarmusz na Twitterze. Na dawniej Twitterze. Dziś X-ie. Ani trochę. W czasie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy szczelnie pozamykani, jedynym działem w Lechu, który pracował pełną parą, była komunikacja. Archiwalne mecze, teksty historyczne, rozmowy z piłkarzami. Wszystko po to, żeby kibice mogli cały czas żyć klubem. Mieliśmy zmniejszone pensje, a i tak pracowaliśmy momentami więcej niż zazwyczaj. Sytuacja się unormowała, liga wznowiła rozgrywki i, jak pewnie pamiętacie, pojawiły się dni meczowe na YouTubie. Ponownie pracy było mnóstwo. Dużo fajnych materiałów, gości, sam robiłem rozmowy ze Styliciem czy Arajurin. No i w tamtym czasie było zorganizowane spotkanie wszystkich pracowników klubu, na którym KK bardzo pochwalił osoby, które znalazły sponsora dnia meczowego. O nas nie pojawiło się pół słowa. Sponsor za ekspozycję podczas dnia meczowego dał takie pieniądze, że równie dobrze ja mogłem tyle zapłacić i zamiast nazwy sponsora za Maciejem Henschelem wyświetlałby się moje zdjęcie z wakacji. Śmieszne pieniądze dostarczone do klubu były zdecydowanie ważniejsze niż tygodnie naszej ciężkiej pracy. I to w czasie, kiedy większość miała po prostu wolne. A, jeden raz mieliśmy obiecane wyrównanie pensji obniżonej w czasie pandemii. Jak myślicie, jak to się skończyło? Dlatego nie dziwi mnie, że ktoś wpadł na pomysł z płatnymi biletami dla Szkotów. Takie rzeczy są tam doceniane. No i zobacz, i patrz. Nie przyjechali Szkoci, nie zostawili swoich pieniędzy we Wronkach i teraz nie będzie wyrównania pensji za pandemię dla Jarmo i dla innych. Dlaczego? Dlaczego? I patrz, głupia nagonka, takich właśnie jak ty, jak ja. I się okazuje, że niestety nie będzie miał dział prasowy wyrównanych pensji za okres pandemiczny, gdzie mieli obniżone wynagrodzenia. Nie no, sprowokować ludzi do takich zwierzeń w takim momencie... A Mateusz nie jest osobą, która jakby łatwo pociąga za spust. No tak. Nie sądzę, żeby to było na takiej zasadzie, że czekam tylko na jakieś drobne potknięcie Lecha, żeby podzielić się tą historią. Tak. Tylko to jest kibic Lecha, który jest mega sfrustrowany tym, co się dzieje w klubie. Do tego stopnia, że stwierdza, że nie, to już trzeba powiedzieć, że to nie jest od dzisiaj. Że po prostu Lech Poznań no nie jest demonem, jeśli chodzi o budowanie relacji. Jest demonem, jeśli chodzi o to, żeby mu się cyfry zgadzały. Bardzo przykre. Bardzo smutne. Mateusza też znam. Bardzo go cenię. Bardzo go lubię. Zresztą robota pandemiczna w piłce nożnej, no kurczę, też trochę tego dotknęliśmy. Od innej strony, ale od podobnej. Bo generalnie dla wszystkich to było wielkie wyzwanie pod tym kątem, że nie ma meczów. A tak, z tego co wiem, Mateusz też rodzina, dzieciaki. Małe. I w tym czasie też oddawał to serducho Lechowi Poznań. Nawet nie usłyszeć jakiegoś podziękowania, bo ktoś sprowadził jakiegoś małego sponsora. Niesamowicie niskie ze strony włodarzy Lecha Poznań. Jeszcze niższe niż ta sprawa ze Szkotami. I właśnie takie decyzje, takie są osoby w tym momencie, które rządzą Lechem Poznań. Musicie się z tym zmierzyć. Teraz pewnie wiesz, co zrobi teraz Lech Poznań? Obrazi się na Mateusza. No, tak. A powinni go przeprosić. Oni w ogóle nie rozumieją tego. Nie potrafią wychodzić z kryzysów wizerunkowych. Chcesz wyjść z tego? Przeproś Mateusza. Wyjdź i po prostu przeproś Mateusza, przeproś cały tamten dział. A tam będzie powstawanie, oblężenie twierdzy, że jak on mógł to powiedzieć, były pracownik, powiedział coś takiego. Kibic. Kibic i tutaj nam szkodzi. To przestańcie myśleć tylko o pieniądzach, bo to naprawdę jest bardzo słabe. Bardzo słabe. Zero doceniania jakiegoś. Naprawdę szkoda mi słów nawet na to. No po prostu może być jakiś wynik sportowy nawet. W tym momencie, nawet się sezon nie zaczął, ale jestem przekonany, że sam wynik sportowy to może być za mało, żeby odbudować zaufanie do tych ludzi. No, na pewno na punkcie tego zaufania w sposób, jaki oni budują całą strukturę nawet, no będzie ciężej, patrząc na to, jak ona wygląda od środka. A wygląda od środka no nie najlepiej. Chyba, że coś się zmieniło, ale chyba nikt nie ma co. Ja po prostu nie ufam ludziom, którzy rządzą Lechem Poznań. Nie ufam od strony takiej... No teraz to już od każdej. Od każdej. Teraz to już od każdej. Przyszedł Karol Klimczak i powiedział, że mi podtrzyma tutaj szklankę. Powiedział nie, bo boję się, że upuścisz. Albo sprzedasz, co gorsza. Nie chciałbym ubić z nimi muchy w kiblu. Do tego, że się doprowadzili, drodzy rządzący Lechem Poznań. Przemyślcie swoje zachowanie, naprawdę. A jak trzeba was wyciągnąć z tego wizerunkowego bagna, to numer znacie.
Agencja medialna. Agencja, przepraszam. Agencja, przepraszam, Milewski, Olkiewicz, zawsze do usług. Podpowiemy wam. Podpowiemy tak. Jak zrobić nowe rozdanie? Nauczymy starymi kartami. Tego słowa. Tam jest najpierw P, potem jest R i tak, co jest P? P? Słuchaj, a można zrzec kropką? A może być I, potem R i potem D i O. Nie, nie, nie. Po PR. A to nie jest spokojnie. Pieniądz? Albo płać? To podobne albo słowa. Albo pierdolcie się? Nie, nie, nie. Przepraszam, pisz inaczej. Ale też, Lech, zawsze chcę powiedzieć przepraszam, ale wychodzi mu płać. Tyle razy już próbowali. Dobra, bo szkoda na nich prądu i słów. Prawda, czasem po prostu docenić. To jest bardzo dużo. Więcej niż ice. Jasne, że tak. Zresztą, kurde, narzekali na kibiców. To jest typowy obraz mindsetu Lecha Poznań, że Piotr Rutkowski wychodzi i mówi, że kibice robią kartoniadę wstyd, jak my jeszcze o wszystko walczymy. O nic nie walczycie, mieliście walczyć o drugi bilet, mieliście w Europie grać. O co walczycie? Walczycie o to, żeby wyjść z twarzą, co i tak się nie udało. To, że walczyliście o coś jeszcze na papierze, nie zmieniało, że to już był wstyd ten sezon. Tak. Niczego to nie zmieniało. I nazywanie walką o wszystko sytuacji, w której walczysz o wyjście z twarzą, jest nierozsądne. Ja bym chciał, naprawdę usiąść z panem Piotrem i poznać, skąd to się wszystko bierze. Ale tego się nie dowiem nigdy. No nie, trzeba było dzwonić. A to trudne. Tyle, Olechu. No i co? Co mógł się spodziewać? Ja nie mogę. Co żeście zrobili panu Markowi Papszunowi za świństwo, to ja nie wiem. Przez rok się rozeszło. Kurczę, mam trochę taki zgryz. No. Jak do tego podejść? No. Bo my to wszystko już powiedzieliśmy raz. To powiedzieliśmy wtedy, kiedy przeczuwaliśmy, że Marek Papszun nie będzie zachwycony tym, co zobaczy. Że jego powrót do Rakowa może nie być powrotem takim, gdzie wchodzisz, kurczę, ten mój pokój wygląda tak, jak go zostawiłem. Nawet tu moje Magic Basketball leży, co ja tutaj zostawiłem. O, jest nawet mój stary komputer, włączę, sprawdzę. Jest zainstalowany Vice City? Cały czas był włączony. I działa? Na czuwaniu i na działa? Misji Vice City. O ale... kurde, to siedzę i gram. To nie jest taki powrót. To jest powrót Marka Papszuna, który patrzy na swój pokój. Jego ukochany... O, nasrane! Jego ukochany zestaw Lego, ten zamek taki, co są ci rycerze, to przebudowany, że trzyma rycerz miecz świetny. Nie, to jest inaczej. To jest tak, bo u mnie. Że archiwalne piłki nożne z lat 90. w piecu. Jeszcze tutaj niedopalony Marek Sitko lata. Rodzice mówią, no przecież to stare są. To po co ty to chciałeś mieć? To spaliliśmy. Nie będzie nikt tego przecież czytał już więcej. Tak, no łóżko złożone, wyniesione. Zamiast tego stoi porcelanowy słoń. Tak, o, ale fajna figurka słonia. Nikt tak nigdy nie powiedział. Zawsze są te figurki słonia tylko po to, żeby dziecko stukło piłką i żeby afera była. Tylko po to są figurki słoniów. Taką miałem piękną kolekcję. Wszystko w piec poszło. Bezcenne tomy. Piłki nożne. A moje Lego trzymane w komórce i teraz się przydaje młodym, także... I zresztą Magic Basketball też mam ze 3. Z Timem Duncanem i Kiffem Van Hornem. Dobra, powiem ci. Jak poszedłem na studia, po miesiącu zaginął mój pies. No tak. Ponoć uciekł. Takie rzeczy się dzieją, no. Ja mam prawa nie wierzyć, że nie uciekł. Akurat miesiąc, jak wyszedłem, poszedłem na studia z domu. No bym, ale to przynajmniej... Mógł uciec. Tego się będę trzymał. Mógł uciec. Nam uciekł królik kiedyś i no, różne zwierzęta domowe mieliśmy i no, większość z nami była do kresu swych dni. I ja tak po latach, to nie wiem, czy ta opcja z ucieczką królika nie była najlepsza, bo wtedy mówisz, pewnie jeszcze gdzieś żyje, gdzieś jeszcze biega pan królik, który nam uciekł wtedy na działce. Może nie, ale pewności nie masz. A no, jak widzisz już psa i go musisz pochować, no to... No, no nie możesz się łudzić tym, że jest teraz w lepszym miejscu. Znaczy możesz się łudzić, ale niekoniecznie z takich przyczyn, jak wtedy, kiedy królik ci uciekł. Fajny był ten królik. Szczekał w ogóle. To był taki dziwny królik. Mój pies poszedł ze mną na lekcję raz do szkoły. Siedział na lekcji. No, bardzo elegancko. Całą lekcję, matematykę. Wysiedział? No to bardzo dobrze. Dobrze, że się nie zesrał wtedy akurat. Tak jak nie było takiego efektu, jak w szatni Rakowa. No, bo inaczej to naprawdę sala lekcyjna zaczęłaby niebezpiecznie przypominać Raków Częstochowa. To było specyficzne rzeczywiście. W liceum podczas jednej z lekcji był ze mną pies. Ja chyba jeszcze nie jak mogę mówię, się... Jak szkoła w kolumnie fajna, nie wszystkie standardy pewnie przeszłyby wszędzie. Znaczy ja ci powiem tak. Ale ja to lubię. Mam kolegę z klasy, który mi opowiedział... Nie, nie mogę powiedzieć, że mam kolegę z klasy, który mi to powiedział. Mam kolegę spoza klasy, który mi to opowiedział,
że w liceum był taki, był jeden przedmiot, fizyka generalnie, który nam nie szedł za bardzo. Byliśmy w biolchemach, więc fizyka była taka trochę na doczepkę. I dodatkowo jeszcze zmieniła się pani nauczycielka i przyszedł pan wykładowca ze studiów. I pan wykładowca ze studiów stwierdził, że ma do czynienia już prawie z dorosłymi ludźmi. Więc sobie prowadził te zajęcia tak jak to wykładowca ze studiów. No a wykładowca ze studiów naprawdę ma wyrąbane, czy w ostatnim rzędzie ktoś je, pije, pali, czy cokolwiek robi. No i przesuwaliśmy granice coraz mocniej. A że był to sezon 18, to już w moim tam przesuwaliśmy granice tak, że twój pies to było nic. więc ale, tak. Ale psa zobaczyła dyrektorka, bo później siedział ze mną na przerwie. Wiesz co powiedziała? Ładny piesek. No i bardzo ładny. Myślę, że to... I fizyk, co z Łodzi przyjechał, co w Łodzi wcześniej uczył, wygonił tego psa. O, to nieładnie zrobił. Trzeba odprowadzić psa do domu. Nasz pan fizyk nie reagował na takie rzeczy. Na żadne rzeczy nie reagował, naprawdę. Nie, ja w ogóle nie chcę wracać do tych... Ja uznaję to za niebyłe. My graliśmy w pana na lekcji. Też spoko. Nie pamiętam do końca, jak to się odbywało, ale bo tak na przykład ławka przed nami i tu i jakoś dawaliśmy radę w panu, tak? Elegancko można było powiedzieć. Może dlatego z fizyki byłem taki słaby w sumie. Jak sobie przypominam, co my robiliśmy. Ale nie, Marek Papszun to jest trener Ekstraklasy. Zanim tu ktoś powie coś, za co grożą konsekwencje karne na przykład. Albo infamia. Marek Papszun udzielił wywiadu Tomkowi. Szybkiej rozmówki, tak. Bo wywiadu to Przemkowi chyba jeszcze nie został opublikowany. Tak jest. Przemek Langier ekskluzywnie Marka Papszuna namówił na długie gadanie, 45 minut pogadali. I to albo już jest, albo niedługo będzie na naszej stronie. Chcę sprawdzić, ale odsyłamy oczywiście. Wiesz, możliwe, że dzisiaj jest już piątek. Tak, wiem, o tym mówię też. Także możecie sobie zerknąć. Moje blogi też są cały czas. Pamiętajcie. Już chyba z 19 odcinków w 21 dniu. Tylko 2 dni ominąłem. Ale to dlatego, że były domówki. Jest? Nie ma. Jest. Jest cały czas, tylko to... To będzie. No, w każdym razie Marek Papszun, poza tym, że bardzo długo porozmawiał z Przemkiem Langierem, to też na chwilę stanął przed kamerami potężnych meczyków i powiedział. Ale trochę mnie jednak zaskoczył, wiesz. Ja spodziewałem się, że nie będzie zadowolony, ale że aż tak ostro. No bo słuchaj, przeczytam to jeszcze raz i zmierz się z tym. No. Dla nas przygotowania będą trwały w trakcie sezonu, bo nie mamy jeszcze drużyny. Drużyna jest w budowie. To jest, można powiedzieć, strzępek tego, co ja widzę na przyszłość. To jakim składem dysponujemy i to co prezentujemy, to dla mnie na tę chwilę jest nie do przyjęcia. Dlatego będziemy pracować, ściągać zawodników, będą dochodzić kontuzjowani. Wierzę, że w przyszłości zobaczymy taką drużynę, jaką byśmy chcieli, bo dzisiaj jej nie posiadamy jeszcze. Wszyscy, drużyna, ja, sztab, liczą, że w końcu dołączą do nas zawodnicy. Zawodnicy dołączą może do Rakowa. Na razie mamy może tylko... Może będą jacyś zawodnicy, Kuba. Tylko tych ludzi, co to są, mamy na razie. Na pewno ten okres przygotowawczy nie skończy się nawet wraz z pierwszym meczem. Będziemy musieli tych zawodników wdrażać. Zespół jest w dużej przebudowie. Potrzebujemy czasu, żeby to była drużyna pełną gębą. Kurczę, wiesz, bo tak, wiesz, tych zawodników, których pamięta Papszun, są tam sporo, że niektórzy teraz poodchodzili. Ale to jest wciąż wielu żołnierzy Papszuna w tym zespole. Ten zespół się znacząco nie osłabił po odejściu Marka. Rozwydrzyli się może. W międzyczasie. I teraz jest tak, że tam nie ma nic? Że tam jest strzępek? Ja strzępek, rozumiem, że to jest najmocniejsze słowo, nie? Strzępek, że wiesz, masz zawodników, którzy nie powinni stanowić samego strzępka. Bo tam są zawodnicy Papszuna też. No. To jest strzępek? Że przygotowań ci nie wystarczy, żeby z tego coś było? Kurde. Czekamy na jakichś zawodników. To też takie ładne. No, wiecie. Kupować. Raków miał 50 piłkarzy. W zeszłym sezonie, a teraz Marek mówi kupować, jeszcze raz kupować. Ktoś tu trenuje, ale czekamy jeszcze na zawodników. Na zawodników. Na razie mamy kopaczy. No to są bardzo mocne słowa Marka Papszuna i bardzo taka mocna recenzja tego wszystkiego, co się działo w Rakowie pod jego nieobecność. Tak. Bo my to wszystko przeczuwaliśmy, generalnie wspominaliśmy o tym. To nie jest też tak, że my teraz robimy z siebie tutaj, że my to żeśmy przewidzieli. No nie, nagraliśmy cały potężny program o tym, że Marek Papszun, wracając do Rakowa Częstochowa, może się przerazić, bo Raków Częstochowa pod wieloma względami nie przypomina już Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. I nie chodzi nawet o personalia, chodzi o cały klimat. Cały, na przykład to, co tak często podkreślali zawodnicy. My przychodzimy do Rakowa, bo wiemy, że tutaj każdy zawodnik się rozwija. Że tutaj Marek Papszun na przestrzeni tego całego okresu, kiedy tu jest, praktycznie każdego rozwinął. Byli tacy, którzy po prostu weszli i wyszli. Bo był ten taki Francuz. Brian, Novo. Kto wie.
Nowier był. Byli tacy ludzie, że wchodzili, wychodzili. Okej, ale generalnie jeśli ktoś zaufał w ten projekt, ktoś robił wszystko to, co Marek Papszun chciał, żeby on robił, to każdy się rozwijał. No wiesz, no też się odbijali niektórzy. Pamiętasz tego Sturgeona? Portugalczyk tyle zarobił w Rakowie, że skończył karierę. No. Mając 29 lat. Bez kontuzji. No były meteoryty na pewno. Ale to ja nie odpowiadam za to, tylko to piłkarze w taki sposób się wypowiadali, ci, którzy do Rakowa przychodzili. Tak. Że to też był argument. Zdecydowanie. Że argumentem było to, że to jest drużyna, która ciężko pracuje. Że to jest szatnia, gdzie wchodzisz i jest atmosfera tej pracy, jest kult tej pracy, jest etos. Że naprawdę aż przyjemnie się chodzi. No i wchodzi Marek Papszun i tego wszystkiego nie ma. Że są piłkarze może, którzy posiadają jakiś zakres umiejętności. Że być może są nawet pozycje, które są dosyć mocno obsadzone. Że są jakieś formacje, w których w teorii wszystko powinno wyglądać dobrze. Ale w praktyce to jest strzępek. Nie no, ale kurczę, właśnie widzisz, ten strzępek. To, że ta drużyna będzie powstawać jeszcze w trakcie ekstraklasy. Od nowa, od zera. Ja myślałem jednak, że tam jest wciąż dostatecznie dużo klocków, z których może to Marek Papszun poukładać. Bez jakiejś wielkiej ofensywy transferowej. Ja raczej przyszedłem w tę stronę, że okej, ci zawodnicy, poprzedni sztab nie potrafił do nich dotrzeć, ale że to jest, tam jest naprawdę mnóstwo piłkarzy. Mnóstwo jakościowych piłkarzy jest w Rakowie Częstochowa. I Marek Papszun, jeśli wystawia im taką recenzję, no to jest brutalne. Po prostu brutalne. No dawaj, kogo tam żeś wyszperał? Jak ta karta wygląda? No co, no nie wiem, masz... No wiesz, kogo masz. Rozumiem, że czytasz kolejnych zawodników i jesteś... Ja nie wiem, który nie odszedł już. Już nie bywa. Ale no kurde, no pamiętasz, jak zastanawialiśmy się, ta lewa strona chociażby, tak? Silva, Otieno, Plavsić i Pestka. To sami same potencjalne lewe wahadła. Nie mówię, że tak jest na każdej pozycji, ale tam nie ma żwiru. A Marek Papszun tak sugeruje. Trzeba wszystko po prostu budować od zera. Brutalne rzeczy. Nie chodzi tylko o mental w takim układzie. Żadnego porządku, żadnej zgodności z dniem bieżącym, żadnej skromności ani inicjatywy. Tutaj nie można oddychać, chodzić, żyć. Tu już nie ma w ogóle żadnej tradycji ani żadnego systemu. Są tylko fragmenty, proch, bezwładne przedmioty. Wyście wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle, aż zapomnieliście sami, od czego się właściwie zaczęło. To cytaty z Artura Stanga, Mrożka, jeden z moich ulubionych. Zawsze mi się podobało, jak jeszcze był teatr telewizji i to chyba był Adamczyk? Adamczyk chyba w teatrze telewizji grał właśnie Artura. I mówię, że tak nieuporządkowane relacje ludzkie, to jest wszystko. I zawsze sobie wyobrażałem Marka Papszuna, jak wchodzi jako ten Artur, miłośnik porządku, jakiejś tutaj takiej struktury, formacji i widzi to, co widzi w Rakowie. Żadnego porządku. Ja nie wiem, co się działo w tym Rakowie przez ten rok. Rozpuszczeni. Tam jest 40 piłkarzy. Rozpuszczeni jak dziadowskie bicze, pewnie nie pracują, leniwi, przerost ego, nie chcę pracować, nie chcę się poświęcać dla drużyny. Tak ja bym to, gdybym miał diagnozować z pozycji kanapy, na której siedzę, a konkretnie stółka barowego, na którym jestem. Tak mi się wydaje. Serducha. Brakuje. Serducha, dokładnie. I drużynowości. I takiego, żeby było mieszanka rutyny z młodością. Rutyny z doświadczeniem. Jak są słowa? Tak długo byliście antykonformistami, aż wreszcie upadły ostatnie normy, przeciw którym można się było jeszcze buntować. Ja mogę się buntować tylko przeciw wam, czy przeciwko waszemu rozpasaniu. To dalej Artur. Mówię, gdybym miał strzelać, to bym postawił na to, bo w drużynach Marka Papszuna i w rozmowach, które Marek Papszun odbył, ten motyw się bardzo często przewijał. Mhm. Że u mnie jest my way or the highway. Musisz być odpowiedni mindset, pokażę. Musisz być żołnierzem Marka Papszuna. Jest mój sposób albo sposób się do wyjścia. To gdzie Jebołach odchodzi? No, bardzo ciekawe, interesujące. Do Serie A podobno. On na Copa America jest, to może znajdzie kupca. Tak samo jak wcześniej z tym, z Kittelem było. Nie, to tam szansa, ale nie sądzę. Ktoś, kto strzela fochy, no nie ma opcji, żeby u Marka Papszuna zaistniał. Jest. I wydaje mi się, że tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Tu jest sedno, że Marek Papszun oczekiwał jednak mimo wszystko, że Raków jest budowany, podejrzewam, że był budowany przez ten rok, z tą samą wizją, którą on tam pozostawiał. O. Czyli, że jest pewna struktura, system i do tego się wtłaczasz, wdrażasz. Mhm. Że okej, okay, możesz mieć naprawdę dobrych zawodników. Oczywiście pozostawiasz im miejsce na to, żeby oni byli indywidualistami. Dajesz im wolność, przestrzeń. Ale mimo wszystko operują w jakiejś wyznaczonej przez ciebie strefie. Przez Papszuna kierunek. Tak jest. A w momencie, kiedy wchodzisz i okazuje się, że tu każdy swego, że każdy sam i że generalnie to każdy chciałby być gwiazdą, a podejrzewam, że tak, no, to podawaliśmy jako jedna z przyczyn, dlaczego Rakowowi nie wychodzi.
że dodatkowo jeszcze nie ma tutaj jakiegoś, wiesz, że łapiemy się za bary, jest ogień, tylko raczej pewnie kręcą na siebie nosami poszczególni zawodnicy, no to nie dziwię się frustracji Marka Papszuna, kiedy elementy, które on uważa za kluczowe przy budowaniu zespołu, no po prostu nie istnieją. Kiedy elementy, które on uważa za kluczowe u zawodników, bo chce zawsze czyścić szatnię z leserów, z tych, którzy nie potrafią się poświęcać, z tych, którzy patrzą przede wszystkim na swoje dobra, a nie na dobro drużyny. Jeśli z tych elementów Raków był wyjałowiony przez ten rok, no to totalnie nie dziwi teraz jego bardzo ostatnio. Tak, ja jestem w szoku, jak bardzo w takim układzie Raków musiał odejść od drogi Papszuna przez ten rok, jeśli chodzi o rekrutację zawodników. Na ile pozwalali tam te szwagry, nie szwagry i dyrektorzy sportowi jeden, drugi. No sam jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy, bo te słowa Marka Papszuna na razie brzmią tak, jakby to było jego pierwsze wejście. My to przypominaliśmy właśnie w tamtym programie, że Marek Papszun wszedł do tamtej szatni i powiedział, trzeba czyścić ze serstwa. On wtedy użył tego słowa, zgnilizna. Wychodziła z każdej dziury. Zgnilizna, tak określił szatnię wówczas jeszcze drugoligowego Rakowa Częstochowa Marek Papszun, kiedy podejmował tam pracę. Teraz okazuje się, że po 12 miesiącach te wypowiedzi nie są aż tak ostre, ale ich klimat jest zbliżony. Z każdej dziury w szatni Rakowa wychodzi zgnilizna. Strzępek drużyny. Będziemy czekać na zawodników, aż przyjdą, bo na razie ich nie ma. No, dramat. Szok jednak. Szczególnie, że są kluby tak naprawdę, gdzie trener mógł tak powiedzieć, czekam na zawodników, bo się reszta rozjechała, zostałem z 7 juniorami i paroma zawodnikami, którzy byli w ubiegłym sezonie i jakimś cudem jeszcze nie wyjechali. Tak. Ale Raków ma piłkarzy, ma na kontraktach ludzi. To nie jest tak, że na zgrupowanie zabrał psa, na przykład, tak jak ty na lekcję. Tylko na tym zgrupowaniu są ludzie, którzy no, trochę kosztują, trochę też zarabiają. Którzy generalnie podejrzewam, że gruby hajs przychodzili. Gdyby szukali angażu w którymś z klubów ekstraklasy, to pewnie by go znaleźli. I Marek Papszut patrzy na nich i nie widzi piłkarzy. Nie widzi zawodników. I w ogóle zobacz, no, każdy trener potrzebuje piłkarzy pod swoje potrzeby, tak? Marka Papszunu tam nie było zaledwie rok. No. I już ich nie ma? Już nie ma z czego tej drużyny papszynowej ulepić? Co tam się wydarzyło? Ho. Co tam się wydarzyło? Wow. Co tam się wow, działo? Rakowie, wow, po prostu wow. No, czekam bardzo, jak to idzie. Dawid Szwarga też na gol.pl ma się odnieść do poprzedniego sezonu. Przemek go namówił na rozmowę, także. Przemek cały czas działa, śledźcie gol.pl i twórczość Przemka i nie tylko. Prawda. No i co? Będziemy wszyscy razem sobie patrzeć na to, co Raków, jak Raków tak naprawdę z tego wybrnie, bo patrząc na to, że to nie jest takie proste swoich piłkarzy, tych, którzy mają kontrakty, pogonić, bo to tak nie działa, że dobra, oni się nie sprawdzili, a są bardzo cenionymi fachowcami, więc teraz od razu Kitela to wypchniemy z powrotem tam, skąd przyszedł, za tyle, za ile my go daliśmy. Więc czyszczenie kadry to jest jedna rzecz, sprowadzanie jakościowych następców to jest druga rzecz. Nie sądzę, żeby Raków się bawił w jakieś kluby kokosa, że zaraz tutaj ci, którzy się nie nagną do woli Marka Papszuna, to wylądują gdzieś no, w rezerwie. No będą się i miasto prosić o pieniądze, no co? No. I spółki Skarbu Państwa. Poradzą sobie. Mam nie po to sprowadzali Papszuna, żeby teraz pieniędzy im brakło. Na razie jeśli chodzi o odejścia, Papa Nikolału, Krzyżak, Kowaczewicz, Gryszkiewicz, Cebula, Bieszczad. To jest rubryka odejścia. Mówi się o Berggrenie w New York Red Bulls. Chyba weszło to podało, tak mi się wydaje. Mówi się o odejściu Bartosza Nowaka, no i ewentualnie Johna Jebały. A, no i Łukasz Zwoliński też jest tutaj w tej rubryce co do przymiarek. Natomiast przyszedł najpierw Adriano Amorim z Leixões SC i teraz Vasilis Sourlis z Asteras Tripolis. O, Asteras Tripolis to jest tam, gdzie Tajan miał iść, ale chyba coś mu nie wypaliło. Tajan zresztą do Rakowa też miał iść, ale też mu nie wypaliło. Szkoda. No, transfery to zobaczymy. Najważniejszy wniosek jest taki dla mnie, że po prostu jak bardzo Raków odszedł od ścieżki Papszuna przez rok. To jest dla mnie szokujące. Co, Czesław? Strikes back? Tak jest. Czesław Michniewicz strikes back. Była godzina zero w kanale zero. Usiedli, jak kiedyś, gdy cała Polska śledziła te dwa słynne hate parki z Czesławem Michniewiczem. Gdy pięknie wyjaśniał. Pięknie wyjaśniał, a w drugim zasłaniał się niepamięcią, a później mówił o małym Dobrzalskim. I takiej trybunie, takiej z kontenera. Kontenera. Legendarne. Tu nie było legendarnie. Czesław Michniewicz swoim występem w godzinie zero wszem i wobec zamknął w końcu usta wszystkim tym, którzy uważali, że taktyka grzeje ludzi. Tak. Nie interesuje nas to. Po prostu. Niestety. Ona jest fajna, od tego zależy dużo, ale ciężko jest się przebić z rozmową. Mi się całkiem spoko się tego słuchało, ale no nie było przy tym jakiejś oglądalności, do której przyzwyczaiły, że tak powiem, hate parki, czy to teraz godziny zero
z Czesławem Michniewiczem, gdzie tam były naprawdę bite rekordy, nie miał takiego wielkiego zainteresowania, żeby posłuchać, że kiedyś to Neuer wychodził tak daleko, ale teraz już tak bramkarze nie wychodzą. Ale trochę jednak wychodzą. Naprawdę, tak, to był na przykład jeden z wątków. Miał takie dwie trzecie. Spoko, ale nie sądzę, żeby to się mogło przebić do masowego widza. A, afery korupcyjne. Kto do kogo dzwonił, no to wiadomo, że to źle. Generalnie to dużo też mówi fakt, jakie powstały artykuły post factum po tym programie. Nie o taktyce? Nie o tym, że no jakieś wychodził, a teraz już się tak nie wychodzi, choć się wychodzi. Ale to jest ciekawe. I że się odchodzi już od 3-5-2. Już 3-5-2 to przeszłość. Mówię, ja przesłuchałem, spoko, nie? Ale wiem, że to nie źle tak jak tamte rzeczy. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co powiedział Czesław Michniewicz i na podstawie czego powstają artykuły tak, w innych miejscach, bo to jest pewnego rodzaju wyznacznik, to ja przeczytam wypowiedź, którą z kolei Weszło spisało. No. Jeść na Mistrzostwa Świata i nie strać bramki przez 2,5 meczu. Zobacz, jak można całą sytuację inaczej opisać. Dzisiaj mówimy, że wszystko jest ekstra. Niech tak będzie, ale czy u nas wszystko było źle? Szczęsny ratował? Szczęsny od tego jest, ale on nie ma takich interwencji po akcjach przeciwnika. Meksyk nie miał z czego nam strzelić bramki. Arabia miała może kilka takich groźnych momentów. Argentyna inaczej się gra, wiedząc o tym w przerwie, że masz 5 punktów. Czekać jeszcze 45 minut meczu i musisz patrzeć, co się będzie działo na drugim boisku. Nagle tracisz bramkę i zaczyna się liczenie kartek. Na ławce cały proces uruchomiony. Musimy patrzeć, co się dzieje na tym drugim boisku. Tam też pada bramka. Strzał Meksyk. Za chwilę drugą. Krychowiak łapie kartkę. Dużo rzeczy się działo. Zawodnicy wiedzieli, co się dzieje i była panika. Ruszysz do przodu, stracisz bramkę, nie masz ratunku. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko strzelić. Gdy grasz przeciwko silnym zespołom, nie masz wielu sytuacji. Z Francją teraz mieliśmy wiele sytuacji, też nie było za dużo. Lewy miał gdzieś tam, dostaliśmy karnego i takie mecze są, a teraz wszyscy mówią, że wtedy z Argentyną było źle. Nie chcę robić z siebie bohatera, ale chcę wytłumaczyć, bo nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze nigdy. Taka sytuacja, że grasz mecz, ale jednocześnie na drugim boisku coś się dzieje, od ciebie niewiele zależy, to jest trudne. Wiesz, co ty o tym sądzisz? Nie jestem przekonany. Wiesz, co jest? Jeśli tutaj zestawione w jednym zdaniu jest Francja teraz i Argentyna wtedy, to ja się z tym nie zgadzam. Ja po prostu. Nie. I po drugie, najlepszy piłkarz tamtego turnieju, o którym tu wspomina też Cezar Michniewicz, Wojtek Szczęsny, sam przejechał się po tamtej kadrze. My nawet nie kontrowaliśmy, sorry trenerze. To padło w food trucku podczas Euro. My nawet nie próbowaliśmy kontr. Sorry trenerze. Dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że to akurat ten temat jest zamknięty i wbrew temu, co się wydawało, że będzie rósł ten mundial, jeśli okaże się, że Michał Probierz przegra 0-5 3 mecze i nie pokaże nic, to jednak nie urósł. Jednak nie urósł, tak. Ale Probierz nie urósł, bo Austria przegrała. No, ale Holandia jak się zaprezentowała z Rumunią. Kurde, Rumunii nie istnieli. Holandia powinna jeszcze ze 4 gole dorzucić. No tam powinno być 7-0. Z taką Holandią my... Miana ciosów delikatna. Jeszcze jak będzie finał Holandia? Przy Holandia, Francja? Nie wiadomo. Ale mam wrażenie, bardziej ta Austria mogła uratować, wiesz? No może i tak. Że giganci to giganci. Oni i tak idą swoją drogą. To nie uratowało Czeska, że przegrał tylko z mistrzem i wicemistrzem, nie? Właśnie te mecze ze średniakami. Na nie najbardziej patrzymy. I zostaliśmy pozbawieni awansu z drużyną, która nic nie znaczyła w playoffach. To bardziej się przylepi niż Holandia i Francja. Chociaż dla mnie Austria była najważniejszym wyznacznikiem narracji okołoprobieżowej. Bez reprezentacji Polski. No możliwe takie post factum. No ale zobaczymy. Niedługo Liga Narodów, także do tego będziemy wracać. Natomiast Czesław Michniewicz wrócił też... Jakie tam są nagłówki? Czesław Michniewicz wrócił do afery premiowej. Kłamałeś, Romek, przeproś. Michniewicz wrócił do afery premiowej. Skończyło się awanturą. Gdyby był Boniek, nie byłoby afery. Oberwało się Cezarymu Kuleszy. Nagle padło nazwisko Bońka. Podsumował aferę premiową, obwinił Kuleszę. No tak to mniej więcej wygląda. Dobra, komu ufamy? Dziennik.pl Sport, bo jest pierwszy. Zaufaliśmy SEO w tej chwili. Tak, odrzucam, nie zgadzam się, okej. Okay. Czesław Michniewicz zabrał głos oczywiście na temat afery premiowej i ja się nie dziwię, że jest trochę sfrustrowany, bo momentami było już tak, że wszyscy piłkarze starali się, słuchajcie, Michniewicz poszedł do Morawieckiego, załatwił, podzielił z Petruniuszem i Morawiecki nie chciał, a wtedy mu Michniewicz przystawił do gardła telefon, bo nigdy nie wypuszcza go z rąk. Samopał. Tak. Wymusił. Trochę momentami piłkarze przesadzali z tym rzucaniem Michniewicza pod pociąg. Piłkarze nie chcieli żadnych premii, w ogóle byli zgorszeni od pierwszej sekundy jakąkolwiek promocją, a wtedy Michniewicz przystawił im do szyi samopał. I... Kulesza nic nie wiedział, a gdy się dowiedział, to Michniewicz przystawił mu do szyi samopał, że ma nie mówić. Michniewicz chodził z samopałem, wymachiwał nim o tak
i po prostu groził całej polskiej piłce. Tak było. On wymyślił pieniądze. Wymyślił w ogóle pieniądze, Michniewicz. Tak, do tej wiele pory wieków wszyscy, temu. Wszyscy po prostu grali dla frajdy. Grali dla frajdy. Michniewicz wymyślił pieniądze, wymyślił aferę premiową, wymyślił wszystko. Tutaj jestem w drużynie Michniewicza całkowicie, że został rzucony na pożarcie. No tak to nawet w tym, w Koloseum nie robili. Dawali chociaż samopał na walkę z tymi lwami. Ale najbardziej przykuła moją uwagę, jak bardzo obfita w szczegóły była ta relacja tego, jak bardzo Michniewicz wszystkich zmusił do tego, żeby wkręcić się w premię z państwowych pieniędzy. Zbieranie numerów kont po nocy gdzieś, druga, trzecia. Dzielenie hajsu. Kamil Potrykus budzi, obudź się lewy, bo teraz będziemy dzielić pieniądze. Pieniądze będą dzielone. Chodzenie po pokojach, tutaj spotkanie z drużyną, tu mamy pewien wiarygodny przeciek, wcale nie od kogoś, anonimowego źródła. Kto teraz jest w TVP na przykład. Mamy tutaj bardzo wiarygodne informacje o tym, że Michniewicz to te pieniądze pchał do gardła ludziom. Wziął normalnie, siedział Krychowiak. Jeszcze się prawie udusili tym pieniędzmi. Siedział Krychowiak, a Michniewicz go tak i mu pchał do gardła te pieniądze. Tak było. Już nie, co nie? Ze mną pieniędzy nie zeżrzesz? Jedz, jedz. No potem się okazało, że to nie było takie zero-jedynkowe, bo Łukasz Skorupski wyszedł i powiedział, jak to wyglądało. Za co spotkał go spłysz do straty ze strony piłkarzy. Kulesza w bunkrze siedział przez cały czas rozwijania się afery. Nie było żadnego głosu Kuleszy. Nie istniał w ogóle PZPN. Był tylko jeden Michniewicz, który łaził i się tłumaczył za aferę premiową. Żadnego piłkarza, żadnego działacza, żadnego prezesa. Chodzi Michniewicz i tłumaczy się za to, że Polska wylądowała na lotnisku wojskowym. Za wszystko się tłumaczył. Padał deszcz wtedy. Zmógł chłopczyk. Dlaczego Czesław Michniewicz? Dlaczego Czesław Michniewicz nie sprawdził pogody? Dlaczego przez niego były burze? Ale pamiętam, ten chłopiec w jednej ręce ten otwarty tu autograf miał być, a w drugiej osiołek, maskotka, strasznie brudna, zmoknięta, bo na tym lotnisku wojskowym to w kałuży wpadł. Michniewicz specjalnie wybrał, żeby lądowali w deszczu. Kołowali tak długo, Michniewicz im kazał, że lądowali w deszczu. Tak, no żeby zmokli ci z tym. Ale PZPN-u nie winił, bo PZPN był zaangażowany w organizację Polskich Dni w Doha. Dużo wiesz, trzeba sprowadzić. Operacja pustynna butla. Trzeba sprowadzić wystawę, zdjęcia porobić. No nie, zdjęć nie było. Nalewaki. Trzeba sprowadzić. Dużo rzeczy trzeba było. Pompy. Także nie było możliwości. Saki. Czesław Michniewicz mówi, było dużo kłamstw. Dzisiaj mógłbym zapytać takiego Romka Kołtonia. Romek, dalej będziesz mówił, że było jakieś spotkanie z drużyną w moim pokoju? Kłamałeś. Romek, przeproś. Dalej, Włodar, będziesz pisał, że chciałem dzielić premię inaczej niż porówno? Tak mógłbym wiele osób wymieniać. Mógłbym to zebrać i odwołać się do tych wszystkich kłamstw. Ale z drugiej strony, wiesz co, przeszło, minęło. Nie ma do czego wracać, powiedział Czesław Michniewicz. Chyba, że się mnie patrzył, zaczepi o cokolwiek. Chyba, że mi patrzył rękę poza, to mu wtedy wygarnę. To wtedy tak. Nie, wydaje mi się, że to jeszcze się uruchomi Czesław Michniewicz, tylko musi inne środowisko zaistnieć. Bo tutaj też nie było tak, żeby był rozśrodzony. Poprzestał tylko na dwóch rzeczach, które były inaczej, niż to zostało przedstawione. Czekałem jednak na eksplozję czasami. Lewandowski skończy karierę, moim zdaniem. Wyjść i... Tak, to puknie. Super Saiyan. Ale w którymś momencie puknie. Natomiast Michniewicz Super Saiyan, ledwo trzyma. Na razie mamy tylko tyle, no ale tutaj akurat faktycznie też, o ile Michniewicza można krytykować za wiele rzeczy, co przed chwilą zrobiliśmy zresztą, bo wydaje się, że zestawianie meczów, tamtego meczu z Argentyną, do jakiegokolwiek innego meczu, no to nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie obroni się. O tyle tutaj, jeśli chodzi o aferę premiową, to no, był aktorem, ale nie był to nie był teatr jednego aktora. Tak. To nie był... Kurczę, nie przychodzi mi do głowy teraz taki film, gdzie faktycznie jeden aktor, który skupia wokół siebie Louis Define. Louis Define. To nie był film, gdzie Louis Define był tylko tak. Louis Define. Filmy o Louis Define nawet nie mają już nazw, tylko to ten film z Louis Define. Tak, co on był. Wszyscy wiemy, że tam jest jakiś żandarm, że coś tam. To są filmy z Louis Define. Osobny gatunek kinematografii. Filmy z Louis Define. No, one wszystkie łączy to, że tam jest Louis Define. Nic więcej nie ma znaczenia. Wiesz, jaki to będzie humor, wiesz, co się będzie dziać. Będzie Louis Define. Steven Seagal i Jean-Claude Van Damme też. Wielu. To nie był tego rodzaju film, gdzie Czesław Michniewicz jest detektywem sam przeciw wszystkim i w ogóle i to on też popełnia błędy. Tylko tamtych aktorów pierwszego planu było zdecydowanie więcej. Niektórych nazwisk do dziś nie poznaliśmy. Ale mam nadzieję, że kiedyś wszystko wyjdzie i wtedy się dowiemy, co tam się naprawdę wydarzyło. Chyba, że Polska zacznie wygrywać taśmową mecze, co wtedy... sprawi, że wszyscy zapomnimy o tym, co złe. Mamy minutę do cięcia. Chciałem cię zapytać o Manuela Pellegriniego w Bydgoszczy.
którego spotkał Remigiusz Jaskot. A wcześniej Pellegrini kupował, zamawiał pizzę w Krakowie. Bardzo mnie zdenerwowało, że Pellegrini powiedział, że Kraków jest ładniejszy od Bydgoszczy. Bydgoszcz jest piękna. I Zawisza też jest. Myślę, że Pellegrini po prostu jest jakimś wysłannikiem deweloperów. A dla nich rzeczywiście Kraków to wiesz, wszędzie ostrzą zęby. Na każdy krzak. Albo leciał helikopterem do Krakowa i dlatego mu się podobał Kraków. Autem to tak. Się nie może podobać. Miała to na pewno. Dobra. Super, fajnie. Niech przyjeżdżają. Papszun, Michniewicz, Pellegrini. To dlatego, że Krakowia, Wisła i Zawisza po prostu spełniają dobrze te umowy sponsorskie z miastem. Tak. Promują swoje miasta piłką nożną. Pellegrini zobaczył mecz Zawiszy w pucharach z Waregiem 10 lat temu i mówi, hej, muszę odwiedzić Bydgoszcz. No i pięknie. Super. Tyle. Nie będzie super puchar Polski na najbliższym czasie. Nie, to jest tak jakby, wiesz co, jakby nie było kawałka męskiego grania. Albo jakby nie było openera. Albo jakby nie było tych innych rzeczy dla młodych ludzi, które są wakacje. Jakby nie było wakacji. Budzisz się, a tu szkoła dalej. Budzisz się, nie ma teleranka. No, dokładnie. To jest to. Dramatyczna sytuacja. Zawsze był super puchar. Chyba, że akurat był sezon, że go nie było. Ale tak to zawsze był. Od lat 80. Jak tylko ktoś chciał bardzo zorganizować, to organizował. Na początku tylko Lechia chciała, ale to nie szkodzi. Dlatego no, ja przyjąłem te informacje z bólem. Nie, to jest straszne. Polski dom. Dom polskiego futbolu bez superpucharu jest jak polski dom, polska rodzina bez katamaranu. Tak. Jak to się mogło stać? Wyrwano serce polskiej piłce. Gdzie superpuchar jest? Podchodzisz pod zlew, otwierasz, a tam nie ma miniaturowego Lamborghini. Zawsze pod zlewem jest miniaturowe Lamborghini w każdym polskim bloku, w każdym polskim mieszkaniu, w każdej polskiej izbie. W izbie, w klepisku. Tak, w lepiance. Nawet szałas jak zawsze budujesz, to już jest miniaturowe Lamborghini pod zlewem, a teraz nie ma. Nie wiem, jak to się mogło zdarzyć. Na pytania między innymi od Weszło udzieliła komentarza nasza federacja. Przedstawiciele Wisły oraz Jagiellonii zwrócili się do PZPN o zmianę terminu meczu Superpucharu Polski. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, władze związku zgodziły się na takie rozwiązanie. Wszystkim zależy, bo obie drużyny mogły się optymalnie przygotować. Terminarz jest intensywny. Chcemy umożliwić obu drużynom właśnie przygotowanie się do fazy eliminacyjnej europejskich pucharów. W odpowiedzi na zaistniałe konflikty terminu Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przeprowadził konsultacje z klubami. Rychło w czas. Dobrze, kiedy już i z kongresem jechowców też? Tak. Jechowca. W wyniku których wypracowano porozumienie dotyczące zmiany terminu meczu o Superpuchar. Decyzja o terminie rozegrania meczu Superpuchar Polski zostanie podjęta po rundzie eliminacyjnej w europejskim Terminu ustawiono na tuż po tym, jak skończy swój ostatni koncert Orkiestra Ofiak. Jak wrócą z Radomia. Znaczy wiesz co, ja nie wykluczam, że oni zagrają ten Superpuchar. W grudniu? Ale kiedy, południu? Gdzie, jak, kim... Nie mam pojęcia, bo wyobrażam sobie, że i Wisła i Jaga szybko odpadają z pucharów i jeszcze się udaje to gdzieś na wślizgu wepchnąć w ten czas taki powiedzmy akceptowalny. Przerwa na kadrę? Wrzesień, coś, tuż przed przerwą na kadrę albo w trakcie przerwy na kadrę. W sumie też Wisła i Jaga nie wysyłają aż tylu piłkarzy po całym świecie. Pewnie w przerwie na kadrę jedni i drudzy chcieliby zagrać jakiś sparing. No to sobie zagrają ze sobą. Zagrają ze sobą sparing. Ale no kurde, jak będzie Jaga w fazie tej grupowej, a no będzie... Jaga będzie. To już się robi ciasno. Jagiellonia, żeby nie być w fazie grupowej, musi dużo zrobić. Musi przegrać 4 dwumecze. Tak? Nie, 3 dwumecze musi przegrać. 5. Nie, no musi przegrać 3. 3. Musi przegrać 3. No, no to dużo. Czy wszystkie musi przegrać. Musi przegrać. Bo jak jeden wygra, to już jest w fazie chyba grupowej. Tak. Tak. No tak, tak. A co, jeśli Kuba, poza tym, że Jagiellonia będzie grać całą jesień w pucharach, boisko Soldier Field w Chicago będzie zajęte. Przez jechowców. Przez jechowców. Jechowcy do Chicago pojadą. No to nie wiem. Wtedy nam zostanie naprawdę tylko wylosować. Ja, wiesz co, ale podobało mi się, bo ktoś komentował, chyba nawet pod naszym filmem, że dobrze by było, żeby zorganizować po prostu, że prezes Pertkiewicz z prezesem Królewskim grają w coś w e-sport. Tak. Nie? Że CS może, League of Legends. Tak. Coś, ja że gra? Pyk. I to jest od razu tak. Głos. Na pewno bookmacherzy się zainteresują. Na pewno. Na pewno młodzież. A młodzież jest ważna, bo młodzież jest przyszłością narodu. I piłki nożnej też. Więc młodzież by mogła wtedy też obejrzeć coś przystępnego dla siebie. We FIFA mecz ile? 4 minuty połowa. I elegancko. O, właśnie. We FIFA.
i wszyscy byliby zadowoleni. To nie, to trzeba kombinować. Będzie, wejdzie 24 grudnia, Wigilia, a tu jeszcze o 10.30. O, Polsat transmituje, Super Puchar, właśnie grają teraz chłopcy. Ja w Wigilię o 20 grał. Tak, w każdym zamiast polskim Kevina, domu jeszcze grał. Kevina. Nie, zawsze jest puste nakrycie. Dla kogoś, kto chciałby zagrać w Super Puchar. Na tym pustym nakryciu stawiasz Super Puchar i gracie. I tak powinno to wyglądać. Nowa świecka tradycja. Albo w Boxing Day 26. I tu wiesz, Manchester, Arsenal, Chelsea, City. Wszyscy przypominają to pamiętne Boxing Day, co padło tyle goli. I wszystkie mecze Super Pucharu Polski. I 0-0 karne. Tak. Co? Komentarze? Chyba tak. Super Pucharu nie będzie, bo jeśli tak... Znaczy będzie, ale nie wiadomo kiedy. Będzie jak polskie kluby odpadną z pucharów, a Jagiellonia możliwe, że odpadnie dopiero w grudniu. Więc może nawet w przyszłym roku będzie super puchar. To ja mam wtorkowe pod naszymi playoffami Panteonu Polskiego Sportu. Trudny. Które przegrała Irena Szewińska. Trudny program to był dla mnie. Dowiedziałem się rzeczy, których nie chciałem. Ale najważniejsze, że znowu człowiek z wąsem skoczył i obalił komunę. Najpierw skoczył, potem obalił komunę. Komentarze pod playoffami. David BF3. Najbardziej uderzyło mnie, że Iga rozpycha się łokciami w takim gronie, mając 23 lata. Wszyscy inni albo po karierze, albo u schyłku. Jeszcze 5 lat i nie będzie po co robić takiego rankingu. Może tylko finał z Sebastianem Kawą. Z szacunku za 23 mistrzostwa świata rzędu. Tak, Sebastian Kawa wciąż lata. Pamiętajmy. Pamiętajmy o tym. Michael. Nie robi wrażenie Iga Świątek. Rzeczywiście. Tak naprawdę dużo komentarzy takich wybrałem, które są merytoryczne. Michael 1748. Patrząc na różne pokolenia kibiców i po nazwisko mania, a nie tym, co osiągnęli, to na podium może być tak. Małysz 1, drugiego Łota, 3 Kubica. Może w prehistorii Orły Górskiego czy Szewińska miały podobne, nie wiem. Za to spudzianym to w ogóle mam wrażenie, że żyjemy w zbiorowej halucynacji. Jak był aktywnym sportowcem, to oglądało się w niedzielę zawody na TVN do rosołu, ale to tyle, nie było żadnej manii. On dopiero po karierze stał się memem celebrytą, który wszedł pod strzech. No to było trochę tak, nie? Że, ale nie, no była taka strongmanomania. Irek a Bielenik... podział był jego twarzą. No. Była strongmanomania. No Irek Bielenik do dzisiaj występuje w reklamach. Dokładnie, no. 20 lat minęło. Cały czas ja pierze, proszę. Była strongmanomania, a podział był najlepszy, więc to się trochę tak łapie. Ale kurde, tak, maniami ale... można to policzyć i stąd Gołota, Kubica są bardzo wysoko. Chciałbym dokonać czegoś w życiu, tak? Żeby potem 20 lat reklamować. A, co? Trafiłeś na Furbina jako Marian Wularski. No tak, ilu polskich piłkarzy może się tym pochwalić? No niewielu, niewielu. Ilu zawodników, którzy aktualnie grają w A-klasie, jest na głównej stronie Furbina? No, kurde. Każdy ekstraklasowiec to powinien ci, wiesz co? Naprawdę. Kupować kole. Kupować kole. Może Lewandowski był, ale też nie wiem. Ma kartę. I Smolarek ma kartę. Ikony. No i to tyle. I później jesteś już ty na Furbinie. No. Takie, to się przyjęło tak mówić, ten tercet słynny, Lewandowski, Smolarek i ja. Tak jest. Pseudomorfozis. Streaming z lotów pana kawy powinien być emitowany z przyczyn zdrowotnych. Polaków już karki bolą od patrzenia w górę. Tak. Ale tak to jest hasło, które mam wrażenie może zrobić większą karierę. Polaków już karki bolą od patrzenia w górę. Czas spojrzeć w dół. Zawsze tam reprezentacja się unosi gdzieś. Mezume TS. Zabrakło mi Tomasza Sikory. Jak byłem chłystkiem z podstawówki, pan Tomasz zdobył jakiś medal w biatlonie. A ja całe zimowe siedziałem przed Eurosportem, oglądałem biegi narciarskie, biatlon, kombinację norweską, zjazdy alpejskie, a nawet bobsleje. Pamiętam również, jak z wypiekami na twarzy oglądałem Magdalenę Gwizdoń walczącą o top 15 czy tam top 20 w biatlonie. Igrzyska zimowe to był dla mnie najpiękniejszy czas czterolecia, a walkę Kowalczyk z Biergen i tą drugą norweszką pamiętam, że dziś. W sumie nie jak ma się ten komentarz, ale wiecie, że sporty zimowe jednak kogoś tam interesowały. Doceniam, jak bardzo się można wkręcić przy jednym sukcesie Polaka. Tak, tak. Drogi tak. Kolego, śledziłeś to, czy Magdalena Gwizdoń wejdzie do 15 w biatlonie? Wspaniale. Ale to jest też urocze pod względem komentarzy i tego, jak komentator żyje tym sportem, czasem też działacze, że masz ten jeden sukces i tak mija 50 lat, jak no, czy uda się nawiązać do sukcesu, który w 73... Tak, o, może się nie uda. No nie, zdublowała rywalka ją. No to nie, jednak nie będzie. Chciałbym, żebyś spotkał drugą osobę, która też przeżywała występy Magdaleny Gwizdoń, bo to może być już tylko Magdalena Gwizdoń. Oraz najbliższa rodzina. Oraz najbliższa rodzina, nie cała. Dawid Kurowski. Chcesz być chodziarzem? Nie rozumiem, ale jeszcze coś tam trenujesz, spędzasz aktywnie czas. Ale co decyduje, że człowiek chce być sędzią chodu? To rzeczywiście jest głupie, to jest ciężka ścieżka kariery, która cię doprowadza, że sędziujesz chód.
I taki autorytet, jak wyroczne delficka przychodzą, podbiegał czy nie? A ty, sędzia hodu, udzielę informacji na temat za chwilę. No, bo tak, jak wygląda sędziowanie hodu? Cały czas siedzisz, patrzysz w krok. Typ idzie. W krok bardzo wielu ludzi patrzysz cały czas. Typ dalej idzie. Nie ma waru w chodzie. Jesteś no, bardzo decydujący swój głos. Nie doszedł typ, dobiegł. Dobra, to teraz innego typa pobra. A ten typ idzie. Chyba, idzie chyba 50 i ty musisz... O, idą, który idzie najbardziej, który najmniej. A ciekawe, czy jest więcej tych sędziów, sport. Nie? Bo jak jesteś jednym musi sędziem, masz dużo ich. Ogarnąć, jak wszyscy idą. No, to a oni jest tak, że tak na przystanki, że wiesz, ten tutaj akurat sędziuje, jak oni idą, a dla mnie, jak to jest w ogóle rozwiązane, jak oni idą 50 kilometrów? No, to raz, ale może patrzą tylko na tych, co wygrywają, nie? Bo tak, dobra, tamten sobie biegnie, ale biegnie powoli. To jest... Tutaj to mam, że on dobrze szedł po 30 miejsce, masz rację. Tu, i tamtych tak. To muszą odpuszczać. Patrzymy, to 5 tylko to i tak, ten patrz... podbiega, a ci reszta... Nie, masz rację, resztę mają w pompie. To... Bieg cały bieg, no ale no trudno, no jest 6, no to co, nie będę go tam szykanował. Mateusz Bilakiewicz przypomina, że Adam Wójcik mógł być reprezentantem kosza. Ja się zgadzam. To rzeczywiście mocne nazwisko. Andrzej Pluta też. Ale Adam Wójcik dla mnie rzeczywiście był zawsze takim gigantem. Zieliński, Pluta, Wójcik to był chyba taki tercet, no, nie? No, tak, ale Wójcik był z nich najlepszy, mam wrażenie. No, podejrzewam, że pewnie tak. Marek Chwaścik. Panowie, zapomnieliście, że pani Irena nie zdobyła żadnego medalu ze złamanym palcem u nogi. A pani Justyna tak i to złoty. Słusznie. Wiele rzeczy ludzie zapominają o Irenie Szybińskiej. I The Exile. Ludzie kochani, Wlazły przegrywa z Lewandowskim? Czy wy naprawdę nie emocjonowaliście się mistrzostwami świata w 2014, gdzie Wlazł był absolutnym liderem? Jeśli finał 3-1 z Brazylią w katowickim spotku nic dla was nie znaczy, a szkoda strzępić ryja tego srebro mistrzostw świata 2006 i dwa razy Liga Mistrzów z Bełchatowem. Ale wy co? No, tak. I tu jest argument, którego nie użyłeś, a który przeważyłby na rzecz Igi Świątek w słynnym meczu z Adamem Małyszem, w słynnym finale konferencji. Panowie, zapomnieliście, że rozstrzygającego argumentu za Igą Świątek. Iga regularnie leje ruskich. O, no tak. Tam brakło 1%. Tak. Użyłbyś tego? Tak. Odmienił. No, Małysz przegrywa. Za rok z panią Igą wracamy i wszystkich rozjeżdżamy. Tak będzie. Kurde, ale fajne to było, fajne. Jak nie oglądaliście, to się nie zrażajcie, że znane są już rozwiązania, bo droga się liczyła. Droga się liczyła ma znaczenie, bardzo. Zawsze, tak. Tutaj pod tym kątem. To wszystko z tego? Tak, tak. Przepraszamy środowisko siatkarskie generalnie za to. Kubiak no, ale... jednak ponoć miał być. Ale znaczy, no, wiesz, no to widzisz, tu jest argument za Wlazłem. Ja też tego zapamiętałem. Dobrze Wlazłego. Poza tym wydaje mi się, że no kurczę, tak naprawdę to jest trochę dowód na to, że nie wszyscy tą siatkówką aż tak żyją. No bo ja nie potrafiłbym wskazać sukcesów tak z miejsca. Więc rozumiem oburzenie, bo dla wielu ludzi siatkówka jest tak daleko odjechała pozostałym polskim sportom, że powinna mieć 3 reprezentantów co najmniej w tej liście. Znaleźliby się, nie? Ale no... Możemy zrobić kiedyś play-off siatkarzy. Nie ma sprawy. Czemu nie? I to są komentarze z piątku. Leszek jeszcze będzie odpisywał na nie, bo się zadeklarował. Tak. Ja też na trochę odpiszę. Mariusz Musztarda. Wybaczmy Leszkowi jako fanowi kotów fragment o sytych kotach w Lechu. Niefortunna nazwa wezwoliła w nim pokłady współczucia i miłości. Wnioskuję za tym, bo dziś używać syte chomiki. Dziękuję za uwagę. Nie będziesz tu z tych kotów w Lechu. Poznaj teraz syte chomiki. Vince TT1UJ. Nie można zapominać o kontekście. Przed turniejem wszyscy mówili 3 porażki, bilans bramkowy 0-10, takie były oczekiwania. Teraz po fakcie mówimy, Holandia, Francja słabe, trzeba było wyjść. No ja się z tym zgadzam i się pod tym trochę też podpisuję. Ja nie mówię, że trzeba było wyjść, ale po prostu ciężko mi się jarać jednym punktem. Nie, no tak. No, wydaje mi się, że to my omówiliśmy w miarę uczciwie, ale faktycznie jeśli ktoś najpierw przed turniejem mówi, że z połowy nie wyjdziemy, a teraz mówi, kurde, dlaczego? Dlaczego ty, tak? To nie, ja nie jestem rozczarowany, ale odmawiam sobie jarania się tym występem kadry. Dobrze. Po prostu spoko, okej, odbyło się. Nie czuję rozczarowania, ale nie czuję też zachwytu. To jest ładne. Adam Rybny, 8189. Łąka styliarzy, pełno koniczyn, niektóre nawet czteroliste, jeden z Hiszpanią lub Francją. Tam z lewej sąsiarze pielęgnują fiołki z Neapolu, lizbońskie cyprysy na skraju. Z prawej probierzajki czerpią korzyści z rosnących maków czerwonych niczym ich stroje. Skrzypek o głowie puchacza przygrywa na harfie. Ktoś w oddali przyrządza świderki z truskawkami, naturalnie ze śmietaną w barwach kadry. Łąka wynikarzy. Usrane pole, ale rośnie kukurydza pastewna. Tak było. Tak jest. No rośnie kukurydza, tam nie mają do jedzenia nic. Adam O. Moja Polska prąbierzem podzielona. Zdenerwowana Czesława Sfora. Brzęczkarze ciągle w sferze gdyby.
Sołzy strona ciągle siedzi w dziczy. Follow-up oczywiście do Polski murem podzielonej. Chris Dev. Probierz musi odejść. Jak można dzielić kraj, który poza tym jednym, jedynym zdarzeniem jest bardzo spójny i zjednoczony? Tak. Tylko cena turnieju nas dzieli. Nic innego. Karol Duszak 945. Tutaj wyróżniłem ten komentarz, dlatego że było ich sporo. Jestem sołsiarzem i z czystym sumieniem mogę powiedzieć Michale prowadź. Dużo napłynęło do nas telegramów i listów w butelce od sołsiarzy, że są probierzami. Dobrze, czyli sołsiarze jednak zgoda z probierzami. Tak, na probierzami. Tomek Wątorski 2148. Polacy specjalnie przegrywają dwa pierwsze mecze. Dla Polski mecz o honor jest najważniejszy. Prawda. Punkty są drugorzędne. Prawda, honor dla Polaka, rzecz honor. Święta. Sarmacja. Tak jest. Wielka sarmacja. Jak mamy wygrać honor, jak nie będzie mecz o honor? Dlatego trzeba było zrobić wszystko, żeby mecz o honor był. Mnie to przekonuje. Mecz o honor zremisowany, remisować tak o honor. Honor uratowany. Tak trzeba działać na turniejach wielkich. Omnia Inspe. Bardzo podał mi się skrót myślowy, przejęzyczenie Kuby czarnoskrzydłowy. Nie trzeba rozwijać do czarnoskórego skrzydłowego. Czarnoskrzydłowy i już wiem, że szybki, umie dryblować, groźny dla polskiej drużyny w pierwszych rundach eliminacyjnych do pucharów. Tak jak czerwone auto, od razu wiadomo, że najszybsze. Omnia Inspe to był czarnoskrzydłowy, po pierwsze, nie przejęzyczenie, tylko w komentarzu był czarnoskrzydłowy, który ja czytałem. I znaczy w tym, co ja czytałem, to był follow-up tego, co było lata temu, bo na któryś z domówek padło takie przejęzyczenie. Tak. Więc ten czarnoskrzydłowy to jest nie nowy termin i dobrze, że ci widzowie, którzy może wtedy nie oglądali, nie byli z nami, to teraz wiedzą, że to jest jeden z terminów prosto z uniwersum. Czarnoskrzydłowy, czyli czarnoskóry skrzydłowy, junior kapananga. Rywa reprezentacji polskiej ligi tak. W pucharach. Paweł Żelazny 3827. Z tym Urbańskim to spokojnie, bo futbolowi bogowie od nowego sezonu zesłali do Bolonii znanego polakożerce Vincenzo Italiano. I się może skończyć babci jazda. Nie no, Urbański u Italiano to jest... Fajna była kariera. Fajnie było go śledzić, ale to już się skończyło. Wiara i zabawa. Pytają mnie, czy jestem pro-choice, czy pro-life, a ja im na to, że jestem pro-bierz. Klasyka. Jebanha. Ja jestem w obozie obojętniarzy i czekam na Gieksę z Puszczą. I to jest silny. Ja jestem w tym właśnie obozie. Nie jestem w stanie się jarać, nie jestem rozczarowany. Dajcie mi już ten GKS Katowice z Radomiakiem. 14, znaczy 15 w sobotę. Prawda. No i dobra, to tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy nasz program, zapraszamy was już teraz na wtorkowy poranek o 8:30. Będziemy w nim my. Między innymi, głównie my. Raczej. Sponsorem odcinka jest championmates.com. To jest nowy partner w naszej ekipie i to jest partner, który stworzył Typera generalnie. Tak. Międzynarodowego. Mówiliśmy o nim wcześniej w programie. Tak. Sponsorem jest też niezmiennie Superbet, a także sponsorem odcinka jest Neonet. To jest nasze grono sponsorskie. Wszystkim dziękujemy za wsparcie. Jeśli chcecie dołączyć, to się kontaktujcie z nami. Na spokojnie wszystkich zmieścimy. Dziękujemy bardzo wam za to, że byliście z nami przede tak wszystkim. Długo, że jesteście ciągle z nami, mimo że nasza forma jest chwiejna niczym drzewa na wichurze, a czasem wręcz łamliwa, więc bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Jackowi, Petrzkowska 79, pap, o to chodzi, niezmiennie dziękujemy tutaj Matiemu. Zapraszamy. Dziękujemy Matiemu, który jest za... Który nawet jakby na Krecie, to cały czas pilnował kanału, tak naprawdę. Tak jest. I o 2:30 byliśmy w dyskusji. Oczywiście. Jak wrzucaliśmy ostatni odcinek. Tacy jesteśmy. No i co? I dziękujemy raz jeszcze i przepraszamy, jeśli czymś wam uchybiliśmy. Widzimy się już wkrótce. Siema. Hello.